Moi drodzy, ostatnimi razy przegrałem ten challenge. Ragnarok 1939. Cały świat przeciwko mnie. Ostatnio przegrałem ten challenge. Francuzi, Czesi okazali się i Polacy zbyt mocni na Ragnaroku. Tym razem podejdę do tego z inną taktyką i z innym mindsetem. Zapraszam do oglądania. Takie okno nas wita powitalne. Ragnarok 1939. Dostajemy bonusy do badań i dostajemy bonusy do budowy reset slotów. Jedyne, co musimy raszować, moi drodzy, to Anschluss i Czechy. I wtedy się rozpocznie Ragnarok. Muszę zrobić jak najwięcej, tylko będę potrafił do roku 39 albo no po prostu upadnę. Powiem tak, nawet nie będę tracił czasu na budowę fabryk cywilnych, bo tutaj od razu muszą wojskowe jechać. Dobra, od razu zajmiemy się produkcją sprzętu wsparcia. Artylerii to musi być co najmniej parę dziennie. Czołgów to samo. Niestety nie mam już gdzie przydzielić fabryk. No dobra, zobaczymy co z tego będzie. Wszystko zmienię w piechotę i pozostało mi tylko się modlić. Samolotów to chyba ja i tak nie uzyskam dominacji powietrznej w walce z całym światem, więc wydaje mi się, że to nie ma żadnego sensu. Tak naprawdę zapomniałem No Division Limit, więc będzie naprawdę ciekawie. Dobra, Rhineland został zrobiony. Mam czas do niby 39 roku, więc zrobię plan i będę starał się rozbudować jak najszybciej fabryki, nie? Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to będzie wybiorę sobie Goebbelsa i wrzucę War Echo. To mi niewiele pomoże, ale troszeczkę powinno chociaż. Świetnie, plan 4-letni. Autarkia, dobra, idziemy tutaj w bonusy do przemysłu. To na pewno. Mam 5000 broni, więc werbujmy jak najwięcej piechoty. Zrobimy Anschluss. W tej modyfikacji w ogóle się nie opłaca mikrować. Tutaj trzeba atakować 24/7 dosłownie, bo inaczej cię bot zaleje, nie? I będzie miał 1200 defa. Dobra, i teraz módlmy się, żeby nam starczyło, żebyśmy mieli 500 000 w polu. Tak, robimy Anschluss, świetnie. Ty, ja nawet nie wiem, czy ja będę w stanie jakoś dywizjami tutaj pomanewrować, bo ja widzę, że ja nie będę w stanie, ja mam tutaj dywizję def, to nie? Do obrony. Więc ja nie wiem, czy one będą w stanie coś zatrzymać. No cóż, zobaczymy, nie? Dywizje pancerne na pewno muszę rzucić na Francję, żeby ją szybko złamały. Świetnie, mamy Austrię, z tego dostaniemy trochę fabryk i trochę sprzętu. Okej, wszystkie te dywizje zmienimy w def, czyli dywizje defensywne i będę ustawiał, moi drodzy, obronę. Anschluss Austrii, zróbmy Eastern Claims, albo nie, oleć te Eastern Claims. Co mi z Memla? Zróbmy KDF Wagen. A wam przypominam, że jeżeli chcecie więcej takich epizodów, żebyście zostawili lajka. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Tutaj na wszelki wypadek, bo ja wiem, że oni zawsze mnie tędy atakują, zrobimy sobie bunkry i będziemy stali tutaj tymi dywizjami. Tylko i wyłącznie do obrony, nie? Na razie formuję tak korpusy pancerne, że one muszą skapitulować pierwszą Francję. Później może uda się skapitulować Hiszpanię i uda się w ogóle przejechać resztę krajów. Nie mam zielonego pojęcia. Demand Sudetenland. Mógłbym to zrobić, ale nie mogę jeszcze wystawić żadnej armii. O, mogę? I teraz, dobra, żądamy Sudetów, 22 dywizje, bo te pociągi się przydadzą bardzo mocno, bardzo. Musimy teraz uzupełniać, moi drodzy, fabrykami, 120 sztuk broni się robi, kurde, jest 37. Najlepiej to by było wiecie co, najlepiej to by było zrobić bunkry na granicy z Polską, odpuścić Królewiec całkowicie, już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ tutaj będą Sowieci, tu będzie Związek Radziecki, a ja Związku Radzieckiego troszeczkę się boję, bo on ma nieskończone, że tak powiem, zasoby ludzkie, więc tutaj zrobimy bunkry drugiego poziomu, bo ja bym Sowietów chciał zaatakować później pełną gojdą. Co nie? Wiesz, tak, takie zrobimy punkty na Sowietów. Dobra, ci dołączyli do United Front, fantastycznie. Nic mnie to nie interesuje. Dobra, zrobimy Improve Worker Condition, albo nie. Dawaj Tungsten, niech będzie. I teraz, zamiast robić First Vienna Award, moi drodzy, no to dobra, w sumie róbmy First Vienna Award. I potrzebujemy po tych bunkrach budować fabryki wojskowe wszędzie i zrobić dywizję port. Tutaj też będzie, moi drodzy, trzeba podbunkrzyć, bo Włochy okazują się tutaj na Ragnaroku strasznym problemem. Przygotowania trzeba zrobić naprawdę mocno, chociaż żeby jakiekolwiek poziomy bunkrów tutaj były. I fabryki wojskowe to nie jest problem, bo my je zrobimy dosyć szybko. Zobacz, bunkry już się zaczynają robić, nie? Bardzo szybko się robią, więc no liczę na to, że to pójdzie. Po losie Czechosłowacji dostanę dużo sprzętu, ale mam 12 tysięcy broni. Dalej spróbuję zwerbować jak najwięcej armii ofensywnej, żeby ona mi przełamała tutaj coś. Nigdy tego nie robiłem, ale postawię na działa kolejowe. One powinny mi pomóc. Postawię też na pociągi, na dużo ciężarówek. Improve Armor Protection, fantastycznie. I robię już od razu lepszy przemysł i doktryny wojskowe. Po tym oczywiście będziemy budować gumę, bo to też będzie potrzebne. Aktualnie tutaj fabryki wojskowe sobie cisną, więc jest fajnie. Po Czechach powinienem dostać dużo. Put Squeeze on them, all Czechosłowacja. Wiesz co, zrobimy puppet state ze Słowaków. Dostaliśmy dużo sprzętu. Zróbmy te, wiesz co, w sumie może zróbmy cokolwiek innego, nie? I dostaliśmy dużo sprzętu. Dostaliśmy 17 tysięcy broni, zobacz. 26 dodatkowych dywizji ofensywnych, 5 dywizji pancernych i teraz dywizje defensywne trzeba przyspomować. Albo zrobimy dywizję do portu. Zróbmy tutaj, moi drodzy, 48 dywizji. One będą dywizjami portu.
punktowymi, no to trzeba podzielić. Panowie będą mieli za cel atak. Dobra, 48 dywizji, moi drodzy, to jest tylko i wyłącznie obstawianie portów. Jezus, ile tu będzie dzielenia tego wszystkiego, nie? Patrzcie, postaram się tutaj zabezpieczyć porty od sowieckich desantów, bo już wiem, że będą nadchodzić, nie? Ja już to czuję w kościach, stary. Dobra, dodatkowe 5 dywizji pancernych, moi drodzy, dołączy tutaj na front. No, mam nadzieję, że te czołgi sobie poradzą. Spróbuję je podtrenować chociaż trochę, żeby nie miały jakichś tam olbrzymich minusów. Doktryny sobie zrobimy zaraz, no i czekamy. Radio, propaganda, boom, improve worker condition, boom, żeby mieć 100% stabilki i robimy więcej ropy i będę musiał całe to zabezpieczyć. Bunkry są, moi drodzy, zrobione nawet okej. Tutaj sobie bym zrobił bunkry, wiecie? Do obrony tej linii, po prostu. Więc wrzucimy bunkry na górę, moi drodzy, bo one się zrobią bardzo szybko. Moi drodzy, jak na razie na rok 38 jestem fajnie przygotowany. Tutaj jest armia, która będzie broniła nas od strony Polski. Mam 5000 broni anterów dużo potrzebuję i pociągów w ogóle. To trzeba zwiększyć produkcję. Mam 6000 karabinów, więc mogę dalej robić dywizje defowe. Postaram się jeszcze 20 zrobić, to powinno wystarczyć. No i teraz uzupełniamy praktycznie straty i będziemy atakować z tym, z czym możemy, nie? O, tu zrobimy coś takiego. Tutaj jesteśmy rozstawieni fantastycznie. Ta armia będzie miała praktycznie złamać Belgię, Holandię. Wystawiamy teraz, moi drodzy, ostatnie wsparcie do tych armii, tak naprawdę. Super. Mamy olbrzymią armię będziemy mieli. Niech te dywizje się jeszcze podtrenują. Tych to powysyłam ręcznie na front, dosłownie byle gdzie, nie? Bo to nie ma znaczenia. Ulepszymy też nasze prowincje, moi drodzy, w Antery. Zobaczymy, czy się uda ochronić nasz przemysł jakkolwiek. Nawet zacząłem fortyfikacje brzegowe budować. Mam nadzieję, że to odda, nie? New Year fiasko. Zaczyna się. Dobra, czas, moi drodzy, teraz. To jest ten czas, nie? Zaczyna się Ragnarok. Moi drodzy, dzieje się. Wojna, by zakończyć wszystkie wojny. Wszyscy mi wjeżdżają. To ma bardzo mocny wpływ, moi drodzy, na performance. Wszyscy wchodzą do wojen. Wszyscy chodzą do wszystkiego. Fantastycznie. O Jezus Maria, jak to wygląda. Ty, na razie Słowacji może nie będę musiał wzywać. To by było spoko. Dobra, teraz, moi drodzy, Achtung i o Jezus, jakie lagi będą. To będzie hardcore. Dobra, zobaczymy. Tu jest wszystko przygotowane i teraz możemy się jedynie modlić, żeby armia pana Modela naprawdę weszła i zrobiła sieczkę. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Wszystko jest ustawione fantastycznie. Werbuję jeszcze 43 dywizje. Tym panom usunę defensywę tutaj i ustawię ich dosłownie na taką obronę obecnie. Na razie będziemy bronić tak. Tym panom usuwam obronę i bronimy tak. Fantastycznie. A tych panów to obecnie zostawiam i usuwam im po prostu plan, nie? I tyle. I teraz nasze czołgi muszą być wykorzystane, żeby przejechać przez Belgię i nie możemy stać. Bo jak już tutaj staniemy, to oni nas czapkami zakryją, nie? Dosłownie. Ale widzę, że armie ofensywne sobie dobrze radzą jeszcze. Nie. Zostawiamy wąsacza. Mhm. Warbouncy oczywiście. Tu robimy Westwall, to już jest niepotrzebne. Trzeba zbierać siłę polityczną. Módlmy się, żeby nasze czołgi przejechały mojego wroga. Po prostu. Dobra, Holandia kapituluje. Total War. Except East Prussia doesn't count. Ładnie. Fantastycznie. Dobra. Tutaj nic nie robimy obecnie. Wjeżdżamy. Holandia kapituluje. Świetnie, na to właśnie czekałem. I teraz, moi drodzy, kurde, jakby mi się to udało wygrać, to fajnie, bo ja to przegrałem, ten challenge. Zobaczymy. Może do Francji. A nie, Francja jest zablokowana przed kapowaniem takim szybkim. Ona ma 100% war supportu i wszystkiego, nie? Dobra. Chłopaki, wjeżdżać. Gdzie jest tutaj ta cała armia? Belgia kapituluje. Fantastycznie, o to mi właśnie chodziło. Wjeżdżać. Dobra. Postarajmy się ich posiekać. Wjechał na Dunkierkę, Calais. Dawaj. Francję trzeba doprowadzić. Nie, na razie jest dobrze. Dobra, oni mają po 6 dywizji na kratce. Fantastycznie. Tutaj widzę, dywizje idą, więc jest spoko. Tędy jedźcie. Stary, odcinajmy ich jakoś. Tu mi odcięli jedną dywizję pancerną, trudno. Dobra, panowie. Tędy! Dobra, zobaczymy. Chłopaki, wchodzić do środka. Hiszpanie tu idą wszyscy, Jezus! Dobra, zobaczymy. Nie mogę doktryny wybrać, ale już się zaczyna. To już się, jeszcze Szwajcaria jest. Ja pierdziele. Zapomniałem, że ja ich nie okrążę przecież. Dobra, już leci desant z bomby, zobacz. Już lecą, stary. Widzisz? Wiedziałem. Teraz trzeba po prostu to dobudować i te bunkry. O, już jestem atakowany przez 15 dywizji. Dobra, Francuzi, jak tam Francuzi? Francuzi się trzymają. W sensie ja się trzymam. Super. Nasze dywizje ofensywne jeszcze idą do przodu. Warbouncy zrobione, więc fantastycznie. Nie robimy SS Recruitment. War Support mam. Dobra, na razie ich łamę, więc jest git. Dobra, tak panowie, bez różnicy. Na Polskę nie mam co atakować i wchodzić coraz głębiej, bo będzie bardzo ciężko tu się utrzymać, ale jak na razie przełamaliśmy ich, nie? Oby ta Francja dała się skapitulować. Ja muszę tylko doktryny iść jeszcze dalej. Panowie, czołgi wysyłamy coraz dalej. Wjeżdżać. Ty, muszę zrobić cel z Reichskommissariatami. Właśnie, zapomniałem o tym. Dobra, panowie, proszę was, nie możemy się teraz zatrzymać, a chłopy do obstawiania portów oczywiście muszą się jeszcze rozchodzić i mam tutaj 48 dywizji defensywnych. Nie wiem, czy to nie było głupotą po prostu zwerbowanie tego. Próbujemy ich dodać w ten sposób, okej? Okay. Dobra, niech się porozchodzą, dobra. Czekajcie, ja to muszę podzielić, bo będzie bardzo źle. W ten sposób, chłopaki, na front. Dobra, Francja może klęknie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Francuzi klękną, bo mam tutaj dobrego supla. I teraz, zobaczcie, mam 28 tysięcy broni, robię dywizję portów. Jeszcze zrobię, no, no
normalnie 60 dywizji portowych do zabezpieczenia Francji. Moje czołgi ładnie sobie radzą, ale nie ukrywam, że piechota sobie radzi o wiele lepiej. Establish Vichy France czy France will occupy it all? Dobra, nie robimy Vichy. Germany will conquer all. Robimy to. Najwyżej sobie wczytam save'a, jak uznam, że lepiej było zrobić Vichy, więc spokojnie. Ciągle desanty lecą. Fantastycznie, że się tutaj uzbroiłem, nie? Tak naprawdę. O, tutaj jestem już atakowany i już się zaczyna robić problem, nie? Tak naprawdę. Zobacz, widzisz, tu już się zaczyna robić problem. Stary. Ruscy mają po prostu za dużo wszystkiego, że tak powiem. Ale na szczęście idą posiłki, więc luz. Tu jest problem z zaopatrzeniem, wiesz dlaczego? Patrz, trzeba zablokować to morze i to. Co nie? I zobacz, te dywizje mają attrition i już powinny nie mieć. Widzisz, patrz, chłopie, wystarczyło zablokować poruszanie się po morzach i nareszcie zaopatrzenie idzie drogą ziemną, tutaj, niż chłopie drogą morską i już moje dywizje nie mają attrition i mogą atakować. No to jest mistrzostwo świata, nie? Oczywiście brakuje mi tutaj broni już, coraz więcej, więc usuniemy 10 dywizji, albo nawet więcej. Antiery lepsze oczywiście. Panowie, no musimy dążyć do kapitulacji Francji. Tu trzeba wjeżdżać, chłopaki, tutaj nie ma żartów, nie? Rozchodźcie się jak naj... Jeszcze Sowieci tu już są, Boże kochany. Tak szybko Sowieci dotarli do Francji? Dobra, panowie, rozstawiamy tak porty. Będzie taka obrona aż. Jezus, ile ich tutaj stoi, panowie. Dobra, dodatkowe 44 dywizje zostały wystawione. To oczywiście trzeba podzielić na dwa i dołączyć je tutaj. Fantastycznie, one się powinny teraz rozejść. Fantastycznie, o to właśnie chodziło. Dobra, i łamiemy ich tutaj dalej. Chyba trzeba było zrobić Francję Vichy, tak naprawdę. Coś mam takie przeczucie, że trzeba było zrobić Francję Vichy, ale zobaczymy. No, tutaj jest aktualnie defensywa dobra, więc chłopaki sobie powinni poradzić. Ale południe mi siada, widzisz? Południe trzeba było zabezpieczyć. Bardziej, z tego co widzę. Dobra, spróbujemy tutaj podesłać jeszcze 16 dywizji do pomocy. Okej, okay, tutaj jest wszystko ładnie zabezpieczone, coraz więcej dywizji. Nasza armia ofensywna, cały czas prowadzimy w sumie ofensywę. Nawet nie ma czekania na nic. O Jezus, i już się zaczyna to, czego nienawidzę na tym hoju, nie? Na tym patchu i tak dalej. Stary, po prostu czysta patologia, nie? Czyli dywizje mające 7000 defensywy. Nie, może byśmy Hiszpanię wyłączyli. Widzisz, patrz, oni tutaj brakuje im supply. Dlaczego? Robią bunkry, a nie napra... O Jezus, chłopie. Dobra, tu nawet nie ma co tego budować, stary. Róbcie to, bo to się szybko powinno robić. Ta, defensywa się przyda przed desantem. Wiesz, te armie są gotowe. Ale kurde, jak tu są Sowieci i Amerykanie, stary, w tak szybkim tempie, to ja nie będę w stanie ich przepuszować, nawet choćbym się tutaj zesrał na fioletowo. Dobra, robimy teraz komisariaty, moi drodzy. One powinny pomóc, tak naprawdę. Chociaż trochę. Z okupacją. Dobra. Dalibyśmy na dwa baty atakować? Chyba wątpię. Jezus, Chińczycy tu są. Tu już jest po 8 dywizji na kratkę. Chłopie, z czym do ludzi w ogóle? Jezus Maria, nie? Z czym do ludzi, stary? Niestety, moi drodzy, tutaj się przebili. Nie wiem, jakim cudem, nie? Nie zauważyłem tego. Zrobimy Francję Vichy. Dobra, i teraz spróbujmy zrobić Establish France Vichy. Boom. Zobaczmy, co z tego będzie. Jest guaranteed. Oni nie wchodzą do wojny od razu. Dobra, to jest duży plus, że Francja Vichy nie wchodzi do wojny. Bo ja teraz mogę to dokończyć, okej? Okay? I mogę wziąć Romla, po prostu, na ubezpieczenie tego. Mogę zrezygnować z tych durnych budów obecnie, bo to mi się i tak do niczego za cholerę nie przyda, okej? Okay? I mogę tutaj zabezpieczać większymi bunkrami. To będzie spoko. Dobra, tak to zrobimy. Załatwimy, świetnie. Chyba sobie powinni panowie poradzić. Czy sobie poradzą? Nie mam zielonego pojęcia. Wziąłem po prostu dywizje ofensywne tutaj ustawiłem. Aha, i Vichy Francja dołącza z bomby do mnie. Czyli to jest bezużyteczne. Czy robić Vichy Francję, czy nie, to nie ma już żadnego sensu. W sensie, czy opłaca się ją robić, czy nie. Bo ja już dosłownie nie mam czym atakować. I Włoch, i reszty krajów, nie? Jak tutaj jest Francja Vichy. Chociaż w sumie zyskuje bardzo dużo terenu, więc to jest chociaż tyle, nie? Tak naprawdę. I może nawet zyskuje przyczółek w Hiszpanii. To by było spoko. Dobra, oni sobie tutaj powinni poradzić i oczywiście trzeba wszystkie morza zablokować, żeby zaopatrzenie szło tylko drogą morską. Chyba sobie powinniśmy poradzić, może teraz wyjdzie jakoś lepiej. Tutaj bym szturmował, ale nie ma po co w sumie. Tutaj to jest, jak on mi tędy przeszedł? Bo naprawdę nie wiem, ale Włochów chyba nie przebijemy, zobaczymy. Ale tutaj przebiliśmy Hiszpanów, więc te dywizje by fajnie było zwolnić, nie? Tak naprawdę. To jest obecnie okej. Okay. Zobaczymy, ty, jakby mi się udało skapitulować Hiszpanię, wolna Francja kapituluje, więc to powinno być chyba okej. Okay. Tutaj te dywizje zostaną zmiażdżone bez względu na wszystko. We Włoszech raczej nie będzie postępów, ale zobaczymy. W Hiszpanii powinny być za to duże postępy. Oni nie powinni dać rady. Tak na serio. Dobra, wszystko rozstawione, wszystko idzie do ataku. Trzeba się modlić. Widzisz, Hiszpanie mnie odcięli tutaj, nie? Ale oni powinni zaraz tutaj dotrzeć. Chyba sobie raczej poradzą, chłopaki. Zaraz się przekonamy. No, na razie to wygląda dobrze. Jeżdżamy bardzo głęboko, oni mnie nie mogą dogonić. Włochów tu tłamsimy. Tutaj to w ogóle nie wiem, dlaczego ta linia frontu, wiesz, wariuje i dlaczego nie mogę zabezpieczyć tutaj po prostu tej linii. O, właśnie w ten sposób, nie? Właśnie tak. I tu trzeba troszeczkę z tego frontu oderwać.
i dorzucić to do Romla, bo inaczej mi chłop nie da rady, nie? Tego zatrzymać. A aktualnie nie mogę cofnąć wojsk ofensywnych, bo one przestaną po prostu atakować i zabugują się, nie? W sensie, wiecie, no natarcie ustanie, to będzie tragedia, dosłownie. Porty może poodcinam, żeby było lepsze zaopatrzenie. Jakbyście wy weszli na Madryt, to byście mieli idealne zaopatrzenie, stary. Wejdźcie tutaj, proszę, a ty wejdź tutaj. Dobra, chyba będzie dobre zaopatrzenie zaraz. Jezus, jeszcze mnie... Te dywizje nie nadążają, nie? Dobra, kolejna doktryna, dziękuję. Tutaj jak to wygląda? No wygląda na razie okej, okay, zatrzymujemy ich. Na tym froncie też jest spoko. Porty są obstawione. Nie robimy zbyt dużo dziwnych, głupich błędów. Tutaj już część dywizji wróciła. Rajś komisariaty to będą powstawały w przyszłości. No za cholerę nie ma jak ich zatrzymać, nie? Dobra, biorę kolejnego dowódcę, nie? Kolejne dywizje odsyłam z frontu obecnie. No i teraz całe moje działania są skupione na Włoszech i całe... Patrz, i tutaj dla... W sensie, stary, dlaczego? Aha, bo tutaj się fronty dupią. Jezus Maria. To nie ma kompletnie sensu to, co się tutaj dzieje, nie? To kompletnie nie ma sensu to, co się tutaj dzieje. Ja nie jestem w stanie, wiesz... Dopóki nie skapituluje Hiszpanii, to będzie upadek. Czuję to, tak naprawdę. Czuję to. Tutaj Sowietów utrzymujemy bez problemu i reszty tego chłamu, ale to? Tutaj jest tragedia. A iść tutaj dalej nie ma żadnego sensu, stary. Więc weź to skasuj, podejdź tu i panowie, wszyscy macie już dobić tą Portugalię tutaj. Te tereny, to nie ma... Wycofaj to, chłopie, w cholerę. Stracę trzon mojej armii główny, tak naprawdę. I tutaj nie ma w ogóle wojsk. Czekaj, co tu się dzieje? Ty i ty dołączcie do niego. Dobra. I teraz postaramy się zrobić tak. Okej, okay. Tymi dywizjami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj muszę pokonać ich w Hiszpanii. Jeżeli mi się to uda, to będzie fajnie. Próbuję już rozmieścić tutaj garnizony, nie? Do obrony. Dobra, jest git. Chyba. Nie wygląda to tragicznie, tylko tutaj jakbym tą Francję zatrzymał. Jezus Maria. Nie wiem, dlaczego oni się tutaj przebili. Dobra, no kurde. Czekajcie, no nie wygląda to źle, nie? Hiszpania powinna zaraz skapitulować. Powinienem zdążyć, powinno mi się udać, nie? Dobra, Sewilla, ale... Dobra, i Hiszpanie kapitulują, no to fantastycznie, nie? Dobra, jest git, tutaj dywizje wchodzą, tutaj na Gibraltar wy byście weszli. No i tą Portugalię jeszcze nieszczęsną, stłamsić. No, dobra, to nie będzie problemu już. Okej, okay. Dotłamście to po prostu. Do zera, okej. Okay. Dobra, Portugalia też kapituluje. Super, Japończyków trzeba tutaj wyjaśnić i będzie dobrze. Dobra, jest. Kurde, ile się można w jednym porcie bronić? Dobra, git. Teraz biorę tą armię ofensywną, ustawiam ją tutaj i ona będzie miała przeatakować te tereny, nie? To jest jej cel. Reszta dywizji wraca do portu. Karabinów mam dużo, artylerii potrzebuję. Wiecie dlaczego? Bo nie mam tungstenu, nie? Francja Vichy ma to, czego potrzebuje i nie chce mi tego dać. I muszę z nią handlować, nie? No dobra, zobaczymy, no. Trudno, że tak powiem. Obstawię tutaj tereny na wszelki wypadek. Moja armia ofensywna już praktycznie wróciła na front. Chłopaki są już dobrze na froncie. Dobra, poczekaj. Niech reszta wojsk wróci i ruszymy tutaj z ofensywą. W Europie jest bardzo dobrze obecnie. I tutaj też się utrzymujemy. Wszystko naprawiamy. Ja tutaj na wszelki wypadek dorzucę jeszcze po dwa poziomy bunkrów. Dobra, niestety, moi drodzy. No niestety, musimy spróbować z ofensywą tutaj. Teraz. I to jest ofensywa do... Patrz, chłopie, jak ja mam to przepchnąć? To jest 50 dywizji na kratkę, stary. Ja bym musiał mieć już co najmniej 30, nie? Żeby coś tutaj ciekawego się działo, stary. Bo inaczej to uff. Stary, patrzcie na to, nie? Zobaczcie. Entrenchment 13%, 20 dywizji na kratkę, chłopie. I pchaj sobie to, nie? Pchaj sobie to, stary. Tragedia, nie? Mi się chyba wydaje, że ja przyjąłem złą taktykę i ja powinienem od razu atakować na każdym froncie. Powinienem zrobić dywizje ofensywne na każdym froncie, bronić tylko południa i atakować tak naprawdę powinienem na całej linii z Francją i na całej linii z Polską, żeby dojść gdzieś w tereny Sowietów i spamować średnich dywizji, zrobić dużo niż robić mało dobrych. O, bo tutaj się liczy produkcja, tak naprawdę. I zamiast przygotowywać się na obronę, powinienem przygotowywać się na pełnoskalową operację ofensywną. Bo teraz zobacz, stary. Chłopie, oni tutaj przyprowadzili po 15 dywizji na kratkę, nie? Musiałbym robić teraz dosłownie modern tanki i powiem tak, jakbym miał zielone niebo, easy win, tak naprawdę. Ale nie osiągnę zielonego nieba, jak mój wróg ma, stary, paręnaście tysięcy samolotów w 1939 roku. Widzisz? Tu już będzie back down offensive, nie? Czyli po prostu będziemy stali w miejscu i nie będziemy mogli uzupełnić strat. Dobra, podejdę do tego inaczej. W samej Polsce jest 150 dywizji chińskich, stary. To jest... Wiesz, o co chodzi. Dojdziemy do tego tak, że postawimy bardzo mocno na produkcję sprzętu i artylerii i postaramy się zasrać dosłownie mojego przeciwnika. Olejewamy oczywiście lotnictwo, to jest chyba logiczne. Antyery sobie zostawimy, żeby się robił jeden dziennie. Pociągi sobie zrobimy też, ciężarówki, moi drodzy. I artylerię tutaj trzeba bardzo mocno, no bardzo mocno trzeba tutaj poulepszać artylerię. Jeszcze trochę broni cofnę, żeby tutaj arta się... Dobra, wiesz co zrobię? Ja wiem, że to jest głupie, ale zobacz. Teraz się będzie robić 10 dziennie arty, stary. A broń sobie dorzucę w każdym momencie, jak tylko będę chciał, nie? Tak. Dobra, wprowadzamy to i moi drodzy, działamy i nie bawimy się już w jakieś głupie budowanie bunkrów. Od razu, bum, bum, bum i jazda. Kurde, chyba błąd popełniłem jednak. Cholerka jasna, no. Budujemy sobie jeden czołg dziennie, jest fantastycznie, tylko popełniłem jeden błąd. Mam problem z karabinami. Chociaż, no,
muszę jak najszybszy Ansrus strzelić. Mam nadzieję, że to odda. Ustawimy wszystko na low priority, żeby tutaj się walili ludzie, żebyśmy mieli 500 tysięcy. I w sumie widzę same plusy tej taktyki. 4000 artylerii, jak zainwestowałem w artylerię. Broń to tam zawsze dostanę z Czech czy tam z Austrii, mam nadzieję, z Anschlussu. Więc na razie to wygląda bardzo dobrze. Nie ma co jęczeć, nie? Tylko tutaj trzeba pouzupełniać i zrobić chociaż parę dywizji pancernych. Dobra, Anschluss Austrii zrobiony. Zróbmy reset slota. Wymieniamy te dywizje oczywiście na nasze i te dywizje będą miały tutaj zabezpieczać teren. Austrii i Węgier. Super. Niestety musiałem okroić moje siły pancerne, więc praktycznie po 3 dywizje na jedną armię, na jeden front będą lecieć. 3 dywizje pancerne maksymalnie, nie? Zobaczymy, czy uda mi się coś więcej zwerbować. Na razie jest okej, ale ogromne braki broni. Artyleria jeszcze tyle, o ile działa. Pistolety, jeszcze raz pistolety, idziemy po Czechy. Dobra, robimy fejto w Czechosłowacji jak najszybciej. Może to nam pomoże, no. 8 tysięcy broni tylko. Nawet trochę dywizji mam, 126. Tylko, że ja będę musiał prowadzić ofensywę na całej linii frontu, nie? 22 tysiące broni. Moi drodzy, trzeba przyspomować jeszcze troszeczkę dywizji. Dużo wojska mi się powinno robić. Otworzyłem jeszcze trzecią linię broni, więc ona się powinna budować, boostować jak najszybciej. Kurde, jest rok 38, czuję, że za niedługo będę wchodził w konflikt. No, ale mam dobry przemysł. W sensie przemysłowo, no może średnio, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie w praniu, nie? Zażądam Słowenii jeszcze takich ziem w ogóle, wiesz, jolo totalnie. Może mi się uda coś z Jugosławią podziałać. O, The London Surrender. Ej, świetnie, demand Słowenia, proszę bardzo, First Ljubljana Awards. Dostałem Słowenię. Kurde, czy ja bym był w stanie to nawet wybronić? To by było dosyć spoko, jakby mi się udało tak stanąć. Dosłownie w ten sposób, nie? O, tylko tutaj chyba więcej dywizji będę musiał oddelegować. Kurde. Te dywizji 5 pancernych, powiem wam tak, nie wiem dlaczego, ale mam dobre przeczucie, żeby przeznaczyć je po prostu na Polskę, te wojsko. Nie wiem dlaczego, tak czuję, że w Polsce mi to bardziej może oddać, tak naprawdę. Tutaj proszę się przygotować, tu się proszę przygotować. Tutaj rozmieszczam jeszcze dodatkowe wojsko, zobaczymy, co z tego będzie. Cały czas robię, moi drodzy, fabryki wojskowych jak najwięcej. Tutaj może bym nawet się skusił, wiecie co, jakieś bunkry, żeby utrzymać to, ale nie wiem. W sumie? Nie no, jak widzę, to ten sprzęt się fantastycznie nadrabia, tak naprawdę. Super się nadrabia sprzęt. Fate of Jugosławia. Make puppets both Croatia and Jugoslavia. Ty, czekaj. Boom. Okej, i to są moje papety. Ty, to może nie będę musiał ich wzywać do wojny. Ej, to by było super, nie? Gdyby tak się ułożyło. Kurde, to by była fajna taktyka. Mógłbym wziąć wtedy tutaj 20 dywizji i tutaj na Węgry, dosłownie wojsko, tylko do obrony Węgier. To by mogło mieć sens, nie? I jakby mi się tę 60 udało dowerbować, to by było naprawdę fajnie. Z 60 dywizji brakuje mi tylko 20 tysięcy sprzętu, moi drodzy. Aneks Borgol i Jugosławia dostałem. Aha, bo to był przewrót. Dobra, to nie ma problemu. No mógłbym wypowiedzieć wojnę, ale to już mnie wciągnie w Ragnarok, więc olać to. Niech będzie ta Chorwacja tutaj. Może być. 60 dywizji wystawiłem, bardzo dużo wojska. Ojojoj, fajnie. Tutaj dołożymy troszeczkę więcej do Węgrów. I teraz te 40 dywizji. Trzeba się zdecydować, w co je rozprzestrzeniam. No na pewno do Polski musi iść wsparcie. Na 100% na front z Polską, bo on będzie jednym z cięższych frontów. Tutaj też do Francji doślemy trochę, tak naprawdę. No i teraz pozostało nam się dosłownie modlić, żeby te dywizje sobie poradziły, nie? Nie wiem, czemu on nie może wypłynąć. Dobra, teraz może. No, panowie, powiem wam tak. Przygotowałem się na full ofensywny Ragnarok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, wezmę tutaj, odblokuję na chwilę morza, bo te statki nie chcą. OS. Okej, okay, carve up Greece. Let Bulgaria bring to us, czy we need... They need to earn our friendship. No niech będzie, bind Bulgaria to us. Greece refuses. Dostałem World Gola. Dobra, nieważne, niech się tu dzieje, co chce. Dobra, 30 dodatkowych dywizji tutaj portowych. Fantastycznie. No i jestem gotowy. Jestem gotowy jak nigdy, już tutaj raczej nic celami nie zrobię. Westwalla też nie potrzebuję. A dobra, nie będzie, whatever. 5 tysięcy broni na plus. New Year fiasko właśnie się zaczyna. Fantastycznie. Konferencja w Londynie. I zaczynamy. Dzieje się, moi drodzy. War to Endor Wars. Oczywiście to klikamy tak jak wcześniej. Okej. Okay. I atakujemy teraz Polskę. I tu tych panów trzeba już przygotować. Chłopaki, wy musicie tutaj wjechać naprawdę na ostro. Nawet nie ma o czym gadać. Jedziecie. Okej. Okay. Full logistyka, ty też full logistyka i atakujemy. Wjeżdżamy. Dobra, spróbujmy. To mi się wydaje, że Francja powinna usiąść. Ja sobie oczywiście usuwam wszystkie samoloty, bo mi są niepotrzebne. Gospodarkę closed robimy. Zostawiamy to. Fantastycznie. Improve worker, żeby stabilność leciała do góry. Ci zostają połamani, z tego co widzę. Choć standardowo. I ty, mamy nawet duże sukcesy na froncie w Polsce. Tak na serio. Karabiny się ładują. 11 tysięcy na plus. Fantastycznie. Duże sukcesy są w Polsce obecnie. Dobra, Luksemburg kapituluje. To nawet bezproblemowo. Tutaj trzymamy te marionetki. Nie wzywamy tych marionetek. To powinno wystarczyć, te dywizje. One sobie powinny poradzić. Tymczasem może Sowieci nie doślą mi wojska tutaj, nie? Dobra, spróbujemy tutaj zaatakować Duńczyków też. Mhm. Oj, tutaj jest coraz więcej już wsparcia. Wcześniej Francuzi nie zdążyli do Belgii, tak naprawdę. Ale za to mamy sukcesy w Polsce, na froncie. I Sowieci już wchodzą do Polski, okej. Okay. Dobra, tutaj zabezpieczamy już powoli tereny, bo się przydadzą. Fantastycznie. Może sobie chłopaki jakoś, jakkolwiek będą radzić. Dobra, może się uda Polskę pokonać chociaż. Mhm. Dobra. Oczywiście wiedziałem, zobacz. Już desant, nie? Stary, już desant
z bomby leci. Wiesz? Holandia kapituluje, to jest bardzo dobry znak, ale czy Belgowie skapitulują? O Jezus, i no nie mów mi, że teraz się moje dywizje w Belgii zatrzymają, bo brakło im sił pancernych, stary. Mniej sił pancernych, to wolniejsza ofensywa po prostu. Zobaczymy. Ale w Polsce nam nawet dobrze idzie. Okej, okay. Dobra, Belgia kapituluje. Nie powiem, żeby mnie to jakoś cieszyło zbytnio, no ale trochę mnie cieszy. Dałoby się doprowadzić do upadku Francji chociaż. Oho, tutaj też leci ofensywa. Dużo, 30 tysięcy sprzętu, 7 tysięcy artylerii. Moi drodzy, dowerbowuję tyle, ile mogę elek. 40 tych dywizji ofensywnych. Fantastycznie. Nawet idzie we Francji. Nawet coś się rusza. Dobra, ale tutaj już Rumunia. Dobra, upadek Warszawy, to jest fantastycznie. Jeżeli chodzi o logistykę, to powinno być okej. Okay. Może tutaj stoi 50 dywizji na jednej kratce pewnie, nie? O Jezus. Dobra, kiedyś mi się ich uda pokonać, nie? Wierzę w to bardzo mocno. Tymi dywizjami garnizonowymi. Nawet nie mam co się cofać już. W sumie. Dobra. Warszawy nie przebijemy. Dobra, zatrzymajmy ofensywę w Polsce. Na razie zatrzymujemy ofensywę, żeby trochę nowić sobie organizację. Broni mamy minus 2000, ale to uzupełnimy chwilę. A z Francją dalej trwa ofensywa i tu już są czołgi amerykańskie ciężkie, nie? Czy tam średnie. No, to nie wyszło najlepiej. Jednak atakowanie na każdym froncie się tutaj mi nie opłaciło. Mam 40 dywizji, ale czy ja ich tak naprawdę potrzebuję? No pewnie, że ich potrzebuję. Dobra, dosyłamy posiłki do Francji, dosyłamy posiłki do Polski. Dobra, wojsko zostało rozesłane. Niestety we Francji już nawet nie ma opcji na przebicie. Takie mam wrażenie, że to już jest koniec. Tutaj chyba nasza ofensywa polegnie. Na szczęście oni mnie tutaj atakują w Polsce, więc może będę w stanie pójść z kontrofensywą zaraz. Więc to też jest bardzo możliwe. Ale Chińczycy już przysłali 15 dywizji na kratkę. O, to się już zaczyna ciekawie robić. Dziwne, że tutaj ich nie mogę zmiażdżyć z trzech prowincji, nie? Nie no, miażdżymy ich nawet. Jest dobrze. We Francji tragedia obecnie. Niestety, to ich powietrze wygrywa bardziej niż oni. Dobra, zatrzymajmy to. Niech oni mnie kontratakują. Chwilę, troszeczkę postójmy. Zobaczymy, czy to coś da. Ale no naprawdę ekonomicznie jesteśmy dobrze ustawieni. Zajęcie Paryża to by był hit, nie? Dobra, Paryż mi się uda zająć. Chyba. Tak, mam Paryż. Dobra, panowie, Fall of Paris. Przydzielmy perki gościom. Infantry, boom, boom, boom. Proszę. I teraz wiesz co? Ruszmy na Francję trochę. Pchnijmy ją. Postarajmy się ją pchnąć. Widzę, że są wypaleni, nie? Więc możemy tutaj ruszyć. Aha, no tak. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Aha, bo mi wszystkie dywizje do jednej prowincji poszły w Saarbrücken. Okej. Okay. Może być i tak, nie? Bywa i tak, prawda? Dobra, to tutaj ruszajmy. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Polskę, Polska też jest trochę wypalona, lecz nie tak bardzo, jak chciałbym, żeby była. Po prostu sobie tutaj chwileczkę poczekamy. A tutaj ruszyła ofensywa, więc powinno to oddać. Troszeczkę dywizji pancernych sobie tutaj nawet radzi. Od razu mówię, robię Francję wyszli z bomby i staram się dojechać Szwajcarię, jeżeli to wyskoczy. Patrz, stary, no i co ja mam tu zrobić? Te dywizje nie są w stanie się rozstawić, nie? Tu jest 24 dywizje oddelegowane do tego. Tutaj też, w ogóle nawet nie wiem, co tu się stało, stary. Zobacz, to jest niemożliwe, nie? Tych dywizji trzeba zamienić w Elki, trzeba dołączyć tutaj i trzeba tobie rozciągnąć front po prostu, tak. No to jest jedyna opcja, tak naprawdę. I ustawić ci plan ofensywny, żebyś szedł tutaj. To jest jedyny plan, jak mogę to w ogóle zatrzymać. Zobacz, co tu się dzieje, stary. Nawet nie wiem, którędy oni tu przyszli, tak naprawdę. To dobrze, że w Polsce cały czas atakują. Mogę ich nawet starać się poprzełamywać, gdzie nie gdzie. Gdzie jest ta Francja Vichy? Ona by się tutaj przydała, tak naprawdę. Zobaczymy. Wiem, że oni sobie nie chcą poradzić. Dobra, no poradzili sobie. No dobra, tutaj. Jezus, ile tu jest wojska. Dobra, jest git. Jak tam w Polsce? W Polsce stabilnie, czyli beznadziejnie. 20 jugosławskich dywizji stoi na jednej kratce. Okej, okay. Może być tak, z tego co widzę. Ruszyłbym tu z ofensywą, ale nie mam zielonego pojęcia, czy cokolwiek mi się opłaca tutaj robić. Aha, nie wiem, stary. Dobra, chłopy ruszyły we Francji, więc ja też postaram się ruszyć we Francji. Nie wiem, no, to jest moja jedyna nadzieja. Tutaj to w ogóle nie wiem, co się dzieje, stary. Tak naprawdę, po prostu nie wiem, nie? Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, co się tutaj wydarzyło właśnie w tym momencie. I dlaczego się tak dzieje? Dlaczego jest kolejny desant wojsk szwedzkich na tę linię? Nie mam, po prostu, no, nie mam na to wytłumaczenia, tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego Szwedzi tak ochoczo desantują się na ten port. Nie wiem, po prostu nie wiem. Tutaj w Gdańsku stoi parę dziesiąt dywizji, a Francja może upadnie, zobaczymy. Dobra, oni mnie rozjadą, nie? Oni mnie rozjadą z każdej strony, ja nie dam rady tego blokować, bo ja nie mam tyle armii. Jeszcze w Polsce się zrobił stak po prostu. Te dywizje zamiast pójść moje do przodu, to jakby wam to powiedzieć, no nie za dobrze sobie poradziły w tej Polsce, więc będę musiał tutaj mieć troszeczkę inne priorytety. Mimo, że marionetka z Chorwacji dała dużo, bo przynajmniej nie mam we Francji tylu dywizji i mogę puszować. Plan jest taki, moi drodzy, kurde, utrzymać defensywę za wszelką cenę, szybko pokonać Francję, szybko ich przydzielić, wyłapmy dywizje pancerne w ogóle z Polski i tak dalej, bo to mi w Polsce nie będzie kompletnie potrzebne. Musimy je tutaj przydzielić. Wszystkie dywizje pancerne. Nowy plan, moi drodzy. Zobaczymy, czy uda mi się tak szybko przemieścić wojska do szybkiego kapitulacji Francji. Nowy plan, okej. Okay. Dobra, Guderian już jest. Jest fantastycznie. China, okej, okay, super. W Polsce będzie szła ofensywa, tak czy inaczej, samych dywizji piechoty. Sama piechota będzie szła. Okej, fantastycznie. Okej. I puszczamy chłopów i jeszcze czołgi na forsie. Dobra. I to jest mój plan. Wjechać tutaj, nie bić się w Danii i wjeżdżać w Polskę. To jest mój plan. Powoli, bo powoli, w sensie nawet nie powoli, tylko po prostu moje tanki muszą przejechać na tereny Francji. 11 dywizji pancernych Guderiana jest bardzo kluczowe tutaj, jeżeli chodzi o prowadzenie ofensywy w Beneluxie i tak dalej. Oczywiście dorekrutujemy jeszcze troszeczkę dywizji portowych. Fantastycznie. Tą Holandię to już trzeba dołamać do końca, żeby tylko skapitulowali, świetnie. Mhm.
Czołgi nasze są, super. W Polsce ofensywa idzie fajnie, Luksemburg kapituluje, jest fantastycznie. Okej, dobra, czołgi wszystko, ma jechać. Guderian ma się po prostu przelać i wjechać dosłownie tylko i wyłącznie jak najgłębiej we Francję. Belgia kapituluje, więc jest super. Okej, dobra. Staramy się tutaj przez luki wjechać, jeżeli będą jakiekolwiek luki. Dobra. Dobra, moi drodzy, trzeba tutaj dupić ich bardzo mocno. Zobacz, patrz co za robactwo. Jezus! Dobra, nieważne. Skoncentrujmy się na Francji. Tak jak wojska Guderiana powinny się skoncentrować tutaj na przebiciu. Dobra? Dobra, teraz zobaczymy. Pod Paryżem jestem. W Polsce? W Polsce jest fajnie, puszujemy. Gdańsk trzeba odbić. Boże, kochany. Dobra? Jak tam we Francji? We Francji trochę czołgi podziałały. Troszkę. Dosłownie troszkę. Myślałem, że będą lepiej działać. Ale no... Obecnie wydarzyło się tak, jak się wydarzyło. Paryż będzie mój, tak czy inaczej. Fajnie. Tutaj też jest fajnie. Tutaj byśmy troszeczkę spróbowali pójść w Węgrzech. Troszeczkę zdobyć terenów. W Polsce jest fajnie. W Polsce jest i idzie fajnie. Trzeba doprowadzić do kapitulacji Francji. Wody oczywiście wszystkie zostały zablokowane, więc supply tutaj jest, zobacz, nawet okej, nie? Dobra, jeżeli te czołgi dadzą radę po prostu przejechać, to będzie fajnie. Fall of Warsaw. Świetnie. Panowie, idzie nam o wiele lepiej teraz. Okej, dobra, ty już się tutaj zatrzymujesz, kolego, i przyjmujesz postawę dosłownie żółwia, nie? Czyli okop się i stój. Tu bym mógł do Włoch, może... Nie, no nie wejdę tędy do Włoch. Szkoda. Dobra, ale we Francji idzie front. Idzie front we Francji, łamiemy to. Jest lepiej niż było na pewno. Dodatkowe dywizje, oczywiście do Porciarza. Tutaj mają lecieć jak najszybciej. Proszę, połammy Francję. Połammy Francję i to już będzie pół sukcesu. Dajcie mi Francję Vichy. Front w Polsce zostaje obecnie zamrożony i tutaj będą robione tylko i wyłącznie działania defensywne, tak naprawdę. Tylko i wyłącznie to. Na razie supplysowo jest ok. Fajnie by było zająć Siedlce, co oczywiście wydaje mi się, że będzie niemożliwe. Chociaż spróbuję, bo fajnie by było mieć ten supply hub dla siebie, ale wątpię, że się to uda. We Francji jest spoko. Nawet jest lepiej niż myślałem. Te dywizje pancerne oddały Guderiana. One naprawdę pomagają tutaj robić przełamanie, nie? Nawet będę w stanie ich tutaj spróbował pociąć. Zobacz, tędy, nie? One sobie chyba powinny poradzić. Zobaczymy zresztą. To trzeba zlikwidować, ten kocioł, jak najszybciej. Tu się wszystko ładnie trzyma, więc jest okej. Trzeba teraz wziąć dywizje portowe, ustawić tutaj, żeby jeszcze broniły kawałka. I tutaj, na desanty. Świetnie. Czekamy do upadku. Świetnie, to wyczyszczone, panowie, nie jest źle. Te armie aktualnie stoją i się bronią. I wiecie co zrobię? Tutaj są pełne armie. Ja je uzupełnię do pełnych armii. Żeby one miały, wiesz, powiedzmy... No, żeby były w pełni zorganizowane, nie? Wysławiam się jak Neandertalczyk, ale to jest chyba normalne. Dobra, 16 dywizji zostanie, moi drodzy, wysłanych na wsparcie Francji. Dosłownie. Z Polski. Ci panowie mają tylko i wyłącznie defensywny charakter mieć. Nie wiem dlaczego Gdańsk został odpuszczony i dlaczego jedna dywizja kawalerii szwedzkiej jest w Gdańsku. On potrzebuje 56 dywizji, ma 80, powinien tu stać. Nie wiem dlaczego. Po prostu jest. Jest, Establish Vichy France. Fantastycznie. Fantastician. Fantastician, moi drodzy. I teraz, broń Boże, nie wolno nam zatrzymywać ofensywy. Broń Boże, nie wolno nam zatrzymać ofensywy. Lecieć. Świetnie. Świetnie, 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 świetnie. Rozciągnąć. Dobrze. To proszę usunąć. I panowie rozejdą się. Oczywiście, że się nie rozejdą. Czołgi oczywiście do Hiszpanii. Świetnie. Chociaż zobaczymy tutaj na Włochy. Okej. Okay. I teraz patrzymy. Francja upada. Jest świetnie. Rozciągnąć garnizonowców. 10 dywizji amerykańskich chce wylądować w tych portach. Super, co? Nie, no to jest już w ogóle patologia, nie? Nie wiem, jak oni tu lądują. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra, Francja skapitulowała. Świetnie. Wybić tylko te wojska teraz i będzie super. Okej. Okay. Jezus, jakby mi się udało jakoś wejść na Węgry. W sensie nie na Węgry, tylko na tych nobów. Na Szwajcarię. Dobra, w Polsce jest dobra defensywa aktualnie. Naprawdę dobra. Nie atakujcie. Wyłącz to. Okej. Okay. Przemysł wygląda dobrze. My ubezpieczamy te porty. Dobra. Ubezpieczamy to. Niech się jak najszybciej to buduje. Okej? Okay? Z tego co widzę, Hiszpania zostanie przełamana. Powoli, powoli, ale powinna zostać. Czołgi? Łopie. Czołgi się chcą w górach bić. Zamiast wjeżdżać tutaj, stary. Jezus, tragedia. Cel narodowy? Dobra, wszystko jest porobione. Dawaj to. Jedziemy w Kampfgruppe. Świetnie. Jakkolwiek się to czyta. Dobra. To jest najważniejsze. Ej. Stary, Włochy są puste. Z tej strony. Do przodu. Do przodu. Dziękuję ci, paradoks, że pomagasz mi wygrać Ragnarok. Naprawdę. Chyba siedzi jakiś paradoksiarz przed tym, mówi, dobra, cofnij mu to, bo on tego nigdy nie da rady zrobić. Dziękuję, paradoks. O, widzisz, jak robią desant? Polacy? O, dobra, dycha jest, artyleria jest, świetnie. Chyba sobie poradzą, chłopy. Dobra? Czekaj, wbijamy się we Włochy. Tutaj aktualnie jest bita Szwajcaria z linią Maginota. To nie ma problemu. Tutaj się pojawiają już Sowieci i Włosi bardzo Ej, jest, wbijamy się! Jezus, dałbyś mi tanka jakoś tak dalej. Jakby tu powstał ten rząd kolaborujący włoski, to bym się zeszczał ze szczęścia, nie? Chłopie, dawajcie chłopaki do przodu. Nie ma na co czekać. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Węgry ustawione, Polska jest defensywnie ustawiona, fantastycznie. Odesłałbym jeszcze 24 dywizje stąd, gdzieś tutaj, nie? Do ofensywy, stary. I wiem, że to jest głupie, ale muszę to zrobić, bo to stawiam wszystko na jedną kartę. Reszta mnie nie interesuje, oni tu powinni wytrzymać. Germany will hold. Germania się obroni. Musi się wybronić przed agresywnymi Polakami. Ty, ładnie, ładnie, zobacz. Stary, przejdź tędy i tu i jest subcio, stary. Subciaśnie jest. Fantastico. Stary, wchodź tu. Wchodzić. Jest. Odcięliśmy Włochy. Stary. Czekaj. Usunąć cię i usunąć cię.
Twój plan to jest tylko zająć Włochy. Twój też. Bum, bum. Macie iść na Włochy po prostu. Najgłębiej macie wejść, jak to jest tylko możliwe, nie? I stary, jakbyśmy ten kocioł usunęli, to wygraliśmy, nie? To ja już czuję, że wygramy, stary. Boże, kochany, to było to podejście. Dobra, rozstawiamy się tutaj, bo to będą 100% desanty, nie? 100% desantiren. Ile mam broni? 34 tysiące. Stary, bierzemy literkę board i rekrutujemy, stary, no żeby ci, no 80... No, zróbmy, żeby być bezpiecznym, z zapasem broni 69 dywizji piechoty do obstawiania portów, nie? Tutaj potrzeba większej armii, ale ja jeszcze nie cofam. Wiesz dlaczego? Bo tutaj jest prowadzona ofensywa, stary. Na Włochy, a to jest ważniejsze, nie? Tak naprawdę. Tutaj się wybroniliśmy, fantastycznie. To by przydało się Radomiu. Ty, jedna dywizja w Radomiu, co jest? Czekaj. Jakbyś tędy przeszedł, chociaż do rzek ich zepchać, żeby Sowieci mnie tak nie pukali w odbytnicę, nie? Mocno. Chociaż do rzek, żeby tutaj się ustawić i stać i naprawdę zrobić, wiesz, męską obronę, nie? Gdańsk trzeba ufortyfikować, tak naprawdę. Chyba sobie chłopaki poradzą, no, powinni tutaj sobie dać radę imo. Dobra. W Hiszpanii im nie idzie, ale we Włoszech im za to idzie. Jezus, ile tu jest dywizji, stary, ile tu jest wojska, nie? Lecicie, chłopaki. Boże, niech ta Szwajcaria skapituluje, cholerna, nie? Stary, to naprawdę, to już by się dawno przydało skapitulować. Kto tu jest? Tu jest 24 dywizje von Leba. Dobra, wiesz co, to ty też atakuj już. Albo nie, dobra. Kurde, ale tu jest akcja, nie? Dobra, jak tam Włochy? Ej, czemu nie ma rządu kolaboracyjnego we Włoch? Halo, ja chcę ten rząd mieć. Wam się pojawia z Mussolinim. Gdzie on jest? Czy on został wyłączony po prostu? Dobra, przebiłem. Dobra, przebij to. Wejdź. Boże, kochany. Ile tu stoi dywizji, nie? Ja chyba zrobię tutaj defensywę, że ustawię tutaj jedną armię i tutaj zgarnizonuję wszystko dookoła. To mogłoby mieć sens, nie? Żeby dobić Hiszpanię, stary. Dobra, Roma leży. Rzym jest nasz. Świetnie. Trzeba zrobić nowego marszałka. Kurt, zostajesz nowym marszałkiem. Dobra, czas przeorganizować trochę front, bo tu się dzieje źle, nie? Wszystko do Hiszpanii zostaje rzucone obecnie. Dobra, wy atakujecie dalej. Wy macie obstawić to całe. Nie no, wy to przydałoby się, żeby z was osobną armię zrobić w ogóle. Obecnie 86 dywizji tutaj jest, chłopie. Bo zaraz mnie fałda rozwali, nie? Na pół mi pęknie, człowieku. Dobra, to idzie do Włoch. Oni tutaj stają tylko i wyłącznie po to, żeby stać. Wy też. Dobra, dobra, git. Powinno być okej. A oni tutaj we Włoszech będą cały czas atakować 48 dywizjami. Marszałek został przerobiony po prostu. Fantastycznie. A tutaj docierają posiłki i teraz zmiażdżymy Hiszpanię. Tak, Jezus Maria, jak on tego nie obstawił? Albo mu nie kazałem, bo jestem debilem. Dobra, jest okej. Chłopie, przejdź tędy. Dobrze, dobra, jeżeli chodzi o tych panów, oni muszą dostać innego generała. Dobra, moi drodzy, to czas na ofensywę hiszpańską teraz, trzeba to zrobić. Póki mamy tutaj, jakby to powiedzieć, mini przewagę. Chociaż w środku pola może, dalibyśmy radę ich rozjechać, nie? Tak naprawdę. Chociaż z tego co widzę, to moje siły pancerne powinny sobie poradzić. Jakbyśmy do Madrytu wjechali, to było super, bo byśmy ich odcięli z zaopatrzenia. Ale tu jest dużo wojsk, nie? Mojego przeciwnika. Od cholery jest. Dobra, zobaczymy. To jest w ogóle problem też, stary. Dlatego muszę cofnąć tą armię, te 24 dywizje ze Szwajcarii, dosłownie, i wycofać je na południe. Tutaj, we Włoszech, push idzie, jak krew z nosa. Mam minus 4000 sprzętu z jakiegoś powodu, robię bardzo dużo pistoletów. Zacznę robić jeszcze te, nie? Basic'i, no bo nie mam innego wyboru. Niech to będzie tak wyglądać. A tutaj jest ofensywa w Hiszpanii prowadzona, chyba sobie poradzimy, nie? Czemu tu stoi 69 dywizji? A, bo to są garnizonowe. Jezus Maria, nie widziałem tego. Dobra, dobra, rozejść się. Chłopaki, dobra, rozchodzą się już, super. Tutaj właśnie oni mnie atakują i wiecie, ja to po prostu spróbuję wykorzystać, żeby ten generał tutaj zadziałał. Może cokolwiek się uda zrobić, zobaczymy. Tutaj są dywizje rozstawione na defensywę, nie wiem, czy sobie dadzą radę. Trzeba ich pokonać tutaj, nie, na pewno. Musimy wygrać w Hiszpanii. Resztę już się zobaczy, co z tego wyjdzie. Patrz, jakbyś tutaj wszedł, to byś był wygranym życia, stary, ale ty tutaj nie wejdziesz, bo jesteś po prostu mało inteligentny. Ty, wejdzie! Dobra, patrz, mamy to okrążone, świetnie. Wal to już. Człowieku, trzeba ich teraz tylko wymęczyć z tych portów. Dobra, chyba mi się uda, nie? Znowu Gdańsk padł? Jakim cudem? Kurde, przecież tu jest... Ale bezsens, nie? Ja już nie mam co cofać tutaj. Nie mam już armii. To trzeba zlikwidować. Tutaj to też jest patologia. Stary, to taka twarda. Dobra, to się udało wyczyścić, widzę. Dobra. Kurde, gdyby tą Hiszpanię szybciej dopuszować. Jasny gwint. To by było spoko. Dobra, Jodl, nie atakuj tutaj. Już tej Szwajcarii. To sobie nie damy rady, nie? 13 tysięcy broni na minus. Nie wiem, czy jak ten Gdańsk mam odepchać. Nie mam pojęcia. Stary, nie mam skąd wziąć wojska. Jak w Polsce bronią tylko 48 dywizji, stary. Dobra, ciebie trzeba usunąć i ciebie trzeba na Gdańsk wysyłać jak najszybciej, stary. Dobra, no to jest jedyna opcja. A te 24 dywizje tutaj Kesselringa muszą dalej działać, tak naprawdę. Tutaj będzie trzeba wysłać armię ofensywną w ogóle. Tutaj to leci desant jakiś znowu z dupy na Barcelonę, chłopie. Tutaj Bilbao mnie w ogóle hamuje strasznie z atakiem. Nie wiem, czemu sobie chłopaki tutaj nie dają rady. A tu stoi ponad 10 dywizji, stary. Widzisz, patrz. I teraz dopiero to rusza na front, nie? Bo stali pod Bilbao. To Sowieci wylądowali, okej. Okay. Bywa i tak, nie? Dobra, to już wezmę 12 dywizji i to po prostu odepchnę. Widzisz, ile tu jest rzeczy do robienia? Ile tu się dzieje, stary? To jest patologia, nie? Twarda. Dobra, Kesselring, poczekaj, przeorganizuj się, stary. Ty ich musisz dopchać, bo nie mają organizacji. I zobacz, i ja sobie już zawczasu lepiej ubezpieczę Włochy, nie? Na desanty. Bo ja już tu czuję, że tutaj już będzie.
będzie, wiesz. Ja już czuję, że tu będzie wesoło, nie? Dobra, tutaj 12 dywizji przyszło. Proszę o prowadzenie kontrofensywy, chłopaki. Dobra. Jest git. Szczecin. Ej, jak oni się tu wbili? Powie mi to ktoś? Dobra, moi drodzy, musieliśmy się wycofać z tego frontu. Poświęcimy trochę dywizji, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dobra. Wy, panowie, lecicie już do kosza, bo to nie ma co się z wami męczyć. Tutaj Szczecin, no to powiem tak, nawet nie wiem, co tu się stało, nie? W sensie nie jestem w stanie opisać słowami języka polskiego, co tu się dzieje. Tutaj się nawet przepuszowaliśmy. Nie wiem, czy w ogóle tutaj używać jakichkolwiek ofensyw, jak to są punkty 10 poziomu. To są punkty 4 poziomu. Szwajcarzy są naprawdę bardzo mocno przygotowani na defensywę. Ja nie będę w stanie ich stąd zepchać, a to są tylko i wyłącznie niepotrzebne dywizje, które mi tutaj blokują. Tutaj to rusza w ogóle kolejna ofensywa. Tu jestem rozstawiony jak najlepiej tylko mogę być. Tak naprawdę. Fajnie by było ich przebić, nie? Patrz, to jest niemożliwe, stary, no. Widzisz, co tu się dzieje? To jest nierealne. To jest po prostu nie do opisania, co tutaj się dzieje. Tak naprawdę. No nie ma nawet jak tego odepchać, bo Hiszpania nie upadła. I dopiero jak Hiszpania upadnie, to ja mogę ten szlaczek tutaj, który ten bot rysuje, dopiero wtedy będę go mógł zatrzymać, nie? Jak dopiero jak Hiszpania upadnie. Bo inaczej wcześniej nie mam nawet czym, mam zero manpowera. No tragedia, nie? Dosłownie tragedia. Dosłowna tragedia. Może tak powiem, o. Dosłowna tragedia. Wiesz, tutaj się wycofam, a tutaj zrobiłem trzyarmijną defensywę, opartą po prostu o rzekę, nie? Więc to chyba wystarczy tutaj w 100%. Tak, takie mam wrażenie, że oni sobie tutaj poradzą, nie? A, bo on się rozszedł. Dobra. O, tu jest trzyarmijna defensywa oparta o rzekę, więc sobie chyba poradzi. Tu by się ich przydało naprawdę zepchać stąd. Cokolwiek. Bo nie mam już wojska, już nie mam czym się bić. Zobacz, kolejny desant ruskich, no. Chłopie, bądź to mądry, nie? Może tutaj bym ich przeciął na pół. Dawaj, spróbuj. Chłopie, co mamy do stracenia? I tak przegramy. Dobra, idę w manpower, bo inaczej będzie tragedia. Znowu port, który jest twierdzą 10-dywizyjną. Nie wiem, zobaczymy. Może. A tutaj? O Jezu. To jest tragedia, tak naprawdę. Jakby nam się to udało zredukować jakoś, to było spoko, nie? Ale wątpię, bo tam Japończycy już wylądowali. Tutaj to już 15 dywizji, chłopie, na tym. 15 dywizji brazylijskich w porcie, nie? Dobra, tu mi się ich udało przeciąć, ale no... Nie wiem, co my tutaj mamy osiągnąć? Nie mam pojęcia. U, chłopie, jest droga otwarta na Sewillę, ci zamiast wejść, to wiesz, nie wiem. Raptownie wycofali wojska zewsząd, a ci, zobacz... To jest niemożliwe, nie? Chłopie, to jest niemożliwe, widzisz to? Boże, jak tu można nie zgłupieć przy tej grze? Tragedia. Nie poddam się. To był dobry pomysł, to był dobry plan. Nie poddam się. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, moi drodzy. Jeszcze raz. Zrobisz to, Wojtek. Wierzę w ciebie. War to end all wars. Super. Dobra, git. Ofensywa na Polskę. Atakować. Tutaj? Atakować. Stać z Włochami. Super. Dobra, tutaj ruszył plan. Tutaj ustawiamy Luksemburg i to. I robimy tak. I wy robicie Luksemburg, boom. Okej? Okay? I wy robicie Benz. Spoko? I wy robicie wow! I oni robią wow! Czekaj, spróbujemy tędy, nie? Spróbujemy na Antwerpię wjechać czołgami. Słuchaj, Dechong! Dobra, Luksemburg padł. Fantastycznie. Nie, nie widzę czarnego. Dobra, trzeba zmienić czarny. Nie podoba mi się. Weźmy na coś bardziej jaskrawego, bo ja Dalton. Dobra, żółty. O, to będzie widać, dobrze. Super. Czołgi, tędy. Dawaj tanki. Ty, ładnie, ale Holandia szybko padła. Dawaj. W Polsce dojdziemy tylko do rzek. Spróbujemy tylko do rzek dojść w Polsce, nie? Nie będziemy szli daleko. Na Węgrzech też by się przydało dojść do rzek. Po prostu i się zablokować, nie? Włochy atakują, świetnie. Wyślijcie 4 ludzi, żeby ich zatrzymać, nie? Dobra? Panowie, ale tutaj ofensywy poszło blisko Hungbassen, Kampfgruppen, einen Nachhausen zusammen. Chłopiec, patrz co ja robię! Teraz jest o wiele... Patrz. Jak gangrena się rozprzestrzenia. Dobra? Świetnie. Super. Dobra? Panowie, jest dobrze. Jest wyjątkowo dobrze, nie? Jak nigdy. Nie mogę tego spieprzyć. Dobra? Tak robimy. Git. Może Włochy znowu zabiorą dywizję. Dobra, wy już się uspokójcie, bo już pojechaliście tutaj po bandzie, nie? O, desant. Widzisz, jakie robactwo? Od razu wyczułem. Dobra? Zatrzymaj ofensywę w Polsce. Zatrzymaj tutaj Polaków już i Rusków. Dobra? Ej, ładnie idzie, panowie. Łamiemy Francję. To jest chyba najlepsze podejście, jakie miałem. Fajnie. Ładnie jest, ładnie. Falow Pachi? Super? Super. Dobra, łamiesz. Polacy zostali zepchani do rzek. Musimy zająć Warszawę jeszcze. Dobra. Jakbyśmy tutaj zajęli rzeki, to było subcio. Dobra? Czołgi? Fajnie? Jest fantastycznie. Teraz nie stracić impetu tylko. Upadek Warszawy. Świetnie. Tutaj, panowie. Do rzek ich doprowadzić. Fajnie? Co tam słychać na Węgrzech? Nic. Dobra? Tutaj 5 dywizji musi zostać wyjaśnione. Dobrze idzie, moi drodzy. Jest duża szansa na zwycięstwo. Uwaga. Dobra, Francja, proszę cię. Kapitulieren machen. Nachhausen zusammen. Proszę cię. Błagam. I beg you. Włosi, proszę wycofajcie wojsko z granicy. Pokażcie, że jesteście więcej warci niż Polacy, którzy się bronią, tak? Bo nie powinni się bronić. To jest faszyzm. Dobra, zaczyna się już coś dziać. Dywizje zaczynają świrować. Super. Z Polską udało mi się dojść do rzek w miarę i ustawić fajną defensywę. Biorę jedną armię z Polski, pełną. 24 dywizje. Przydzielam ich tutaj. Oni będą gotowi na ofensywę na Włochy. Patrzcie, zrobiłem tutaj bunkry, a oni dalej robią desanty. Dobra, czekam tutaj, aż Włochy się poddadzą. Co tam z Francją? Z Francją idzie dobrze, ale nie jest najlepiej. Ale też nie ma tragedii, nie? Łamiemy tak nawet optymalnie, nie? Dobra, panowie,
reorganizacja frontów jest fantastyczna. Puść to, lećcie już, lećcie. Tu jest, obrona jest fantastyczna, Węgry mi się udało ratować. O Jezus, co to jest? Którędy on tu przyszedł? Kto go w ogóle tutaj... Jezus Maria, dobra, stój tak. Dobra, tutaj będzie trzeba zrobić kontrę teraz, nie? No nie mamy zbytnio innego wyjścia. Zawsze coś się wysypie, nie? W tym śmierdzącym planie. Patrz, no zajęli mi port... No jakim cudem? Dlaczego on tu wylądował? Dobra, pokonajcie już tą Francję, chłopaki, proszę was. Trzeba się streszczać, dobra? Tutaj kontrofensywa jednej armii. Jezus, oni już tu mają po 15 dywizji na kratkę. Co jest? Jak to jest możliwe, człowieku? Dobra, chociaż się udaje spychać. Dobra, Brest będzie upadał. Świetnie, dobra? Przeorganizuj już dywizję na front, dobra? Leć, dobra. Dobra, dobrze jest. Ale nie wiem, te desanty mnie bardzo denerwują. Dobra? Tutaj się uda ich wypchać, więc jest chociaż tyle, nie? Okej. Okay. Do Bordeaux. Dobra, establish Vichy France? Tak. Dobra. To jest chyba najlepsza Vichy France, jaką establishowałem, jaka tylko możliwa tutaj. A, ci znowu puścili! Dobra, Francja wolna kapituluje, świetnie. Poczekaj. Oni tego nie przejdą, nie? Czekaj, przejdą to? Przeszli. Dobra, jest git. To teraz tak. Armia tutaj, pół armii tutaj. Bum, lecieć. Dobra, sprawdzamy. Co z tego wyjdzie, nie? I teraz Włochy powinny się... Tak, Włochy już zaczynają coś robić. Dobra. Trochę trzeba ruszyć na Włochy. I z tej strony, chłopie, proszę was, przejdźcie Pireneje. Dobra, wjeżdżamy w tą Hiszpanię i ich trzeba jak najszybciej skapitulować. Tutaj by się przydało ruszyć z ofensywą, stary. Bo tu jest po dwie dywizje na kratkę, nie? To było spoko. Dobra, widzę, że we Włoszech jest spoko. Jest, udało się. Dobra, patrz. Jezus, panowie, co się tu dzieje, nie? Dobra, jedzie pół armii tutaj, pół armii w Hiszpanii już robi gojdę. Na Bilbao ruszasz. Jezus, 10 dywizji w porcie. Będę to 2 tygodnie bił, nie? Dobra, dobrze jest aktualnie, zobaczymy. Polska się trzyma, porty się trzymają, wszystko się trzyma. Ubezpiecz mi tu trochę tego. Dobra, dobra, dywizje już szaleją. Jest okej. Okay. Włochy zaraz zostaną przedzielone na pół. Powinny zostać. Hiszpanię trzeba dojechać. Dobra, jest git. Tutaj postaramy się wybronić na tych Węgrzech. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj trzeba by było ich stłamsić, bo tu jest ponad 20 dywizji i z czego one są zablokowane po prostu, nie? Dosłownie. Dobra, tutaj zmiażdżyliśmy ich i wchodzimy do Włoch. Ej. Może teraz do Szwajcarii. Czekaj, kto to jest? Idź. Kto tu jeszcze stoi? Gdzie jest ta armia jeszcze jedna, co tu stała? Dawaj. Boże, jeżeli by się to udało, to jest hit. Stary, jeżeli by to wyszło w ogóle. Proszę, wejdź do Zurichu, nie? Dobra, jest na razie okej. Okay. Miażdżymy. Tutaj też udało mi się ich zatrzymać na razie, więc git. Dobra, i te 24 dywizje, stary, zostają rozdzielone dla Rommela. Oczywiście przydzielam tutaj dywizję. Jest 12 dywizji, które poleci tutaj do ataku. Chłopie. I staramy się tłamsić teraz to, co jest w środku. Dobra, jak tam z Hiszpanią? No nieciekawie. Za wszelki czas już wezmę doktrynę. Oczywiście pójdę w wózki. Dobrze jest, panowie, dobrze jest. Zobaczcie, jednak wyszedł mi ten mój plan. Ty, jest, Szwajcarię przełamaliśmy. Jezus, no Jezus. Chłopie, mój mokry sen się spełnił, nie? Boże, udało mi się przełamać Szwajcarię. Brawo dla mnie. Jezus Maria, weszliśmy tutaj, nie? Robić dywizje portowe, bo to tego nigdy nie za mało, nie? Chłopie, jak mi się ich uda zmiażdżyć tutaj, to jest koniec. Przydałoby się więcej dywizji w Hiszpanii. Staramy się tutaj dojść do rzeki, nie? To by było akurat spoko, gdyby nam się ich udało tutaj dopchać jakoś. Ty, Szwajcaria już prawie upadła. Boże, ile ja będę miał dywizji wolnych, stary. Boże, jest! Szwajcaria została złamana, chłopaki. Ile ja będę miał wojska zaraz? Jest! Już prowincja po prowincji siada i będę mógł wysłać tę dywizję na front, wreszcie, do naszej głównej armii, nie? Jest! Najpiękniejszy obraz, Szwajcaria kapituluje, nie? Naprawdę nie było piękniejszego, stary. Walcie ich w dziursko, tak jest. Wszyscy muszą zostać wyzwoleni. 12 dywizji leci tutaj. Wszyscy na front. Jezus Maria, ten znowu tutaj dał dupy, dosłownie. Tutaj zostały jakieś dywizje. Tu jest 16 dywizji, one zostanie wysłane tutaj, do zabezpieczenia terenu. Tu jest 19 dywizji, czyli 24. Część z nich tutaj dołączy. Dobra, część dywizji została rozesłana po prostu na wsparcie. Fajnie, trzymamy ich. Posiłki przyszły do tej głównej armii. O Boże, tutaj się znowu coś dzieje, nie? Dobra, tutaj idzie wsparcie zaraz, idą posiłki. Panowie, już główna armia jest na miejscu. Doniszczcie Hiszpanię i doniszczcie Portugalię. Stary, tutaj na froncie jest w miarę jeszcze okej. Z tego, co widzę. Możemy się postarać nawet o jakieś mniejsze lub większe ofensywy. Takie mam wrażenie, że będę w stanie ich przepchać. Tak, z taką przewagą liczebną to sobie poradzę, nie? Patrz, Gras proszę odbić. Tutaj. Tak, jakbyś tu wszedł. To było fantastycznie, stary. Dobra, nareszcie unormujemy front węgierski. Wreszcie. Dobra. Jezus, badania. Dobra, świetnie. Czekaj. Miażdż to i miażdż to. Super. Chłopaki, tutaj by się przydało coś połamać. Dobrze to wygląda. Dobra, oczywiście. Desancik poszedł. Kto by się mógł spodziewać, nie? Że oni tutaj zdobędą prowincję, no. Chyba nikt. Jezus, tu jest 110 dywizji, nie? Dobra, no niech sobie stoją, luz. Tych trzeba ogarnąć. Dobra, tak zrobimy. Tu jest po 11 dywizji na kratce, więc już po prostu stójmy w miejscu, nie? Dobra, dobijamy Hiszpanię, dobijamy Portugalię, ustawiamy garnizony. Tutaj nie mogę iść do ofensywy, więc to jest problem, nie? Tutaj chyba ustawię linię obronną po prostu, bo to nie ma sensu tutaj atakować. Bo tu są góry. Chociaż, ty, wypalam im organizację. Spoko? Ty, spoko. Dobra, jest Bonio. Portugalia kapituluje, tak.
desant Japończyków, nie, na Toulon. Jezus. 66 dywizji. Dobra, leć na fronty. Obstawiać. Masz dużo dywizji? 122 dywizje. No to oczywiście, że ma. Proszę was, zatrzymajcie tutaj Japończyków. Błagam was. Jezus, wjechali mi tutaj z Brytyjczykami. No nie, no nie, no nie. O Boże, udaje nam się. 24 dywizje tutaj stały japońskie, by the way, nie? W jednej prowincji, stary. Dopiero teraz moja armia może się rozejść. Zobacz. Na permanentnym attrition. To zatrzymać, to powiem ci tak, nie wiem. Szybciej bym zatrzymał, naprawdę nie powiem ci co, nie? Tutaj muszę iść do kontrofensywy we Włoszech. No nie mam innego wyjścia, nie? Muszę ich trochę popchnąć, bo inaczej będzie źle. Tutaj wiecznie jestem przepychany. Tu się ratuje, tu się nie ratuje. Tu się oczywiście wycofam z tej prowincji. Właśnie o to chodzi, żebyście tak stali i będzie mi wygodniej się bronić. Polskie broni 48 dywizji, więc to jest wystarczająco. Na razie jest bezpiecznie, tylko żeby to stłamsić. Ale mogę to stłamsić tylko i wyłącznie tutaj, jak zdobędę te strefy. A nie mam jak ich zdobyć dosłownie i w przenośni, bo stoi tutaj po 15 dywizji na kratkę, a ja nie mam zaopatrzenia. Tak całkowicie serio, serio, nie? No już patrz, to jest... O, zaopatrzonko się odblokowało teraz trochę chociaż. Dobra. Widzisz, 25 dywizji chińskich w jednej prowincji. W porcie. Spoko, co? Wycofałem dwie armie z Hiszpanii aż do tego pana tutaj, żeby go zabezpieczyć. Bo to już się robi niebezpiecznie, co się tu dzieje. Tu jest wszystko okej, okay, jak na razie. I teraz będziemy startować kontrofensywę dopiero tutaj, w tych rejonach. Będziemy się starali wejść, zamknąć przeciwnika, wypchać go do portów i zrobić blokadę. A tutaj nie mam czego szukać, szczerze. No tu jest za dużo dywizji na jednej kratce, żebym ja był w stanie coś zrobić. Plus zaopatrzenie jest tragiczne. Dobrze, wiecie co? Zaczniemy budować dalej fabryki wojskowe, bo widzę, że to ma sens. Jeśli chodzi o doktryny, to już nawet nie ma sensu żadna. Mogę sobie zrobić to, już whatever. Ustawiona jest defensywa perfekcyjnie, jak na razie. Obrona garnizonowa jak najbardziej tutaj na plus. Tu się staramy tylko i wyłącznie utrzymać. Reszta nas kompletnie interesuje. Największy problem jest z tym, ale tutaj już przyszły, zobaczcie. Normalne wojska, doświadczone i nawet tutaj walczą coś, więc jest okej. Okay. Powinniśmy ich stłamsić. I już nawet ekwipmentowo wyglądamy coraz lepiej. Artylerii coraz więcej, tego, tamtego, stary, już jest coraz fajniej. Wiesz, dobrze, że tutaj były garnizony, bo już Szwedzi lądują, zobacz. Wiesz, patrz. Część dywizji może część dywizji zostanie odcięta, moich tak samo, nie? Dobra, więc teraz się przeorganizujemy, po prostu. Postaramy się stłamsić te kotły. Tu byśmy weszli z chęcią, ale... Niestety organizacyjnie to jest niewykonalne, tego co widzę. Tutaj poleciał desant, ale udało mi się ich odepchnąć, więc jest w sumie fantastycznie. To się powinno udać spuszować. Super. Tutaj widzę szaflowane dywizji i Roma stoi pusta. W sensie Rzym. Spróbujmy. Czemu nie? Jeżeli oni idą na desanty i robią dymy, zajmijmy stolicę Włoch. Fantastycznie. Mhm. Super. To niestety przydałoby się wybić jak najszybciej, ale nie mamy czym. A tu się już pokotłowało strasznie. Spróbujmy teraz. Poczekaj, spróbujmy coś takiego. Bum. Jakby chociaż to siadło i to byśmy wybili, to i tak byłby duży, dosyć duży sukces, nie? Zaraz zobaczymy. Wątpię, patrz jakie posiłki przyszły. Jezus Maria, co jest? Skąd? Chłopie, 9 dywizji tu się pojawiło. Dobra, teraz powinno się udać. Proszę, proszę stary. To są dwie puste dywizje bez artylerii, nie? No nie. Dobra, chłopie, wiesz co? Leć. Leć, bo to jest jedyny sposób, w jaki można walczyć z tym botem. Tylko tak. Boże, ile tu dywizji padło. Stary, fajnie. A tutaj? No tu idzie jakoś, ale jak krew z nosa na razie. O, nie wiem, dlaczego to się tak wydarzyło, nie? Dobra, palimy stąd gumę, no bo to nie ma co tutaj robić nawet. No, 4 dywizjom niestety nie udało się wypalić stąd gumę. Dobra, ale część dywizji uciekła, więc luz. Dobra, może dopłyną. Jak dopłyną, to super, jak nie, no to trudno. Dobra, widzę, że to się zmniejsza chociaż trochę. O, to patrz, muszę cofnąć 24 dywizje z frontu, żeby domknęło 8 dywizji bez zaopatrzenia, stary. Bo ma zaopatrzenie, wiesz o co chodzi. W środku kraju bez supply hubów, bez niczego, stary, no. Spoko, co? Próbujemy takiej ofensywy, bo to już głowa mi eksploduje zaraz. Próbujemy takiej ofensywy, jak nie możemy ich tam tędy frontalnie przejść, to może tak. Oni, widzę, się bardzo mocno na Włochach skupili, no to spróbuję tutaj skorzystać. Może się uda. Tu to jest tragedia, nie? Ale staram się jak mogę. Dobra. Na razie jest git. Pchamy bardzo dobrze, nie? Patrz. Jezus, jakby to okrążyć. Jezus Maria, zobacz. Boże kochany. Metodycznie i stopniowo musimy ich łamać, bo tak inaczej to... Bum, do widzenia, na front. A Hiszpania? W Hiszpanii się nic nie luzuje, kompletnie. Tu jest cały czas hardcore, nie? A może tędy? Czekaj. Są tylko 4 dywizje, tu są 2, czekaj. Andrzej. Czekaj. Może to właśnie była nasza okazja. Czekaj. Czy to wejdzie? Weszło. Czekaj. Sewilla? Kapitulacja. Dlaczego oni nie kapitulowali? Dobra. Panowie. Dobra, chłopaki, Ausruhen, jakkolwiek, lećcie i tłamście. Wy też już lećcie i tłamście, macie szansę, to jest wasza chwila prawdy, nie? Ci to w ogóle zobaczyć. 10 dywizji atrycja i oni stoją, chłopie, 20 lat, nie? A, Sewilla jest tutaj, ja myślałem, że tam już mi się mieni w oczach, nie? Dobra, zaraz będzie przeorganizowanie i to zdobywamy. O, wypchani zostali, super, chłopie. To teraz trzeba już wracać z garnizonowaniem pól. O właśnie, powinno być git. Dawać.
Dobrze jest, panowie. Naprawdę jest bardzo dobrze obecnie. Niestety musimy burzyć budynek po budynku i musimy się starać zgarnizonować, jakby to powiedzieć. W sensie musimy się starać okrążyć Sewillę, bo my frontalnie jej nie zdobędziemy chyba. Chociaż ty, mamy. I to powinna być kapitulacja teraz. To powinna być teraz kapitulacja, nie? Tak, proszę, tak jest. Boże kochany, nareszcie, nie? Nareszcie, Hiszpanie leżą. Jezus, po 30 dywizji na kratkę. Co tu się dzieje, stary? Dlaczego oni mnie tak prześladują i terroryzują, nie? Tragedia. Dobra. 28 dywizji Brytyjczyków w Gibraltarze. O nie, no proszę cię, chłopie. 23 dywizje chińskiej piechoty w Almerii. I wy mówicie, że to jestem chory psychicznie. Powinniśmy ich stłamsić tutaj, nie? Powinniśmy ich stłamsić, stary. Już widzę, że się topią dywizje. Na tej prowincji się topi wojsko i na tej prowincji już widzę, powoli będzie się topić wojsko. Trzeba już garnizonować te tereny, moi drodzy. Proszę. Mam 24 tysiące broni. Dobieram do Borda 50 dywizji dodatkowych. Lithuania Offense Basing... Nie wiem. Proszę, dobra, no, whatever. Jest... Jezus Maria. Turendy. Po prostu ręce mi opadły, jak to zobaczyłem, nie? Boże kochany, ręce mi opadły. Ty, no to co? Próbujemy z Polski odpuścić 24 dywizje w ten sposób. Czekaj. Z Polski odpuścimy 20 dywizji i postaramy się zrobić coś takiego, nie? Na szczęście wojsko w Hiszpanii już kończy swoją robotę. 40, oni tu ciągle wojsko dosyłają. Ja pierdzielę. Panowie, tłamsić. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. A co tutaj jest? A, bo oni się tu stoją jakby nigdy nic. Okej, dobra, spoko, nie wnikam, nie? W porządku, nie? Jeszcze mi wejdźcie na tereny stary tamtych, to już będzie... Patrz, i te... jakbym tych zepchał, gwarantuję ci, żebym się uratował, nie? Ale nie będę mógł prawdopodobnie. Dobra, tutaj część wojska przyszła, więc no... O Boże, tu już się przebili, nie? Jedną prowincję. Dzieje się ciekawie. Tu to stoi z 200 dywizji, nie? Tak naprawdę. Ci to będą tu stać 2 tygodnie, zobacz. Widzisz, patrz. O, leci. Tak jest, do widzenia. I teraz, moi drodzy, moją główną armię ofensywną dajemy tutaj, normalnie, taką tutaj. Jak najszybciej ich tutaj trzeba przetransportować. Chłopie, wy musicie tu lecieć, jakby się paliło dosłownie, nie? Szybko. To będzie do odbicia. A tutaj co się dzieje? A tutaj nic widzę. Dym, po prostu, dym, ogień i mu po prostu się dzieje, nie? Porwalo. Aż się zacięłem, stary. Dobra, Guderiana przekażemy teraz do głównej armii ofensywnej, bo to nie ma sensu, nie? Żeby on tu stał, stary. On tylko dywizję marnuje. Dobra, lecą wojska. Lecą chłopcy radarowcy, moi drodzy. Są już coraz bliżej. Już tutaj. O Boże, zaraz mi wojsko krążą w Polsce. Nie wolno. Brońcie się. Do ostatniego Niemca walczymy, panowie, pamiętajcie. Jak najszybciej lecieć. Chłopie, ale patologia, nie? Warda patola. Stary, dobra. Kontrofensywa, chłopaki. O Boże, okrążyli mnie. Dobra, stary, ale niefortunne. Jeszcze Szwajcaria. Boż. Ratowanie kampanii, ale to nie ratowanie kampanii, moi drodzy. Dobra, jedziemy. Próbujemy. To po prostu powyjmować. Tego chłopa trzeba jak najszybciej wyjąć na tereny szwajcarskie, żeby stąd wyszedł. Ci muszą tu stać. Tutaj mała ofensywa jest prowadzona, żeby troszeczkę złączyć ten front jakimś cudem. Może się uda, nie? Nigdy nie wiadomo. Ci mają stąd wypieprzać. Tak dosłownie, nie? Wulgarnie mają stąd wyjść. Nawet jak mają poświęcić Kraków, jakieś Katowice, nie ma problemu, stary. Po prostu macie stąd wyjść. Jakimś cudem. Tutaj dosyłam dywizję. Tutaj rekrutuję 50 dywizji garnizonowych, które będą służyły jako naprawa. Tutaj jest okej. Okay. Tutaj możemy... Czekaj, tak? To byśmy dobili, nie? To było spoko. Tutaj o tym pomyślę kiedy indziej. Ale tutaj już dywizje przyszły, więc spoko. Niech się rozejdą. Niech się rozejdą do obrony po prostu. No. Tutaj jest super. Dobra, 20 dywizji dołączy do tego gościa i oni staną tutaj. Dobra. Te 48 dywizji na razie tu poleci. Dobra. Ci są już ustawieni na garnizon, aż mnie laguje komputer. Dobra. Git. Dobra, tak ma być. Okej? Okay? Dobra, i teraz tak. Dobra, tak macie stać. Ci mają broń Szwajcarii. Okej, jeżeli to wyjdzie, to będziemy mogli się fajnie rozstawić. Dobra, tutaj mała ofensywa wyszła. Nie wiem dlaczego. Tutaj jesteśmy nawet połączeni, więc oni mają zaopatrzenie z Bratysławy. Ale co mu się stało z frontem? Jezus Maria. Dobra, ty masz stać, stary, tak. Dosłownie. Nie wiem, dobra. Bez różnicy, nie? Pomyślimy o tym zaraz. Na razie wygląda okej. I teraz tak. Przemyślmy to, gdzie bym chciał uderzyć. Na Włochy nie widzę żadnego sensu. Dobić to by było spoko. 50 dywizji? Fantastycznie. Dobra, jest git. Rozejdźcie się z powrotem, dobra? Jesteśmy na razie rozstawieni ok. Najlepiej to by było pójść tędy, dojść do tych dywizji, żeby ich znowu przedzielić na dwa fronty. A czy to ma sens? To by się przydało załatwić. Nareszcie ogarnęliśmy supplye. Dobra, w takim układzie trzeba wziąć tego i tego pana i dołączyć ich całościowo struktury tej armii, bo oni sobie nie poradzą, nie? Tak naprawdę. Te 48 dywizji musi iść tutaj na pomoc, bo już praktycznie oni mi już puszują face to face, nie? Stary, ja mam po 5 dywizji na kratkę, a oni mnie robią jak chcą. Więc no nie powiem, trochę niefajnie. Tak to wygląda. A tu mnie pusznęli nawet nie wiem jak. Przecież tu jest wojsko i jeszcze jest zaopatrzenie, stary. Jakim oni cudem w ogóle tu przeszli? Dobra. No to jest dobrze rozstawione. Czy zatrzymamy tutaj Sowietów i w ogóle pół świata? Nie wiem. Ale wiem, że mam tutaj pełną armię, która powinna ich utrzymać. Chociaż tu mnie atakuje 15 dywizji na jednej kratce, nie? To
też jest, wiesz, tragedia, że tak powiem. Dobra, to trzeba skracać front, no. Nic innego nie poradzę. Dobra, wychodź tędy. Szkit w te trzy dywizje. Dobra, wyszedłem. Patrz, oni mnie atakują full szarżą, stary. Co ja mam tu zrobić? Zresztą nawet nie mam jak na to zareagować, chłopie. Naprawdę. Bo nawet nie ma jak na to zareagować. To jest po prostu szarża, nie? Przed siebie, stary. I tyle. No wygląda to nieciekawie. Dobra, jak na razie z tego co widzę, udało mi się ich zatrzymać, więc jest w porządku. Bronimy też stolicy Węgier. Po prostu okupujemy, nie? I tyle. Staramy się to utrzymać. Leci 5000 innych desantów, zatrzymujemy, jest okej. Okay. Teraz spróbujemy atakować tutaj. 10 dywizji na kratce brytyjskiej. Full zorganizowaniem. Dlaczego? Bo mogą. Widzisz? Tutaj to już trzeba, widzę, że kiece zawijać. Dosłownie. Dobra. Więc oczywiście mas cofajsko. Okej, dobra. Cofaj. Cofaj, bo to nie ma sensu. Wyciągajmy ich na lepsze pozycje dla nas. Może jakimś cudem kiedyś uda się zrobić szarże, że zajmiemy z powrotem Toulon, nie? To by było spoko. Chłopie, generałów nie ulepszam, a ja mam tutaj tyle perków do rozdania. Stary, ja mam 6 levele, nie? Straty w wojnie, moi drodzy. Niemcy 5 milionów, alianci 11. Cały czas atakują, cały czas napierają. Zmieniłem prawo poboru. No cóż, mogę tylko jedynie pomału oddawać teren, no bo ja jednego wyjścia tutaj nie mam, nie? Mogę tylko prosić Sowietów o wejście coraz głębiej. Bo, no kurde, powiem wam szczerze, ta ofensywa dziwna tutaj zniszczyła mnie, nie? No, dosłownie mnie zniszczyła. No tutaj stoi po parę dziesiąt dywizji na kratkę, ja nie jestem w stanie tego zatrzymać. No to jest zerk, którego nie powstrzymam. Jeszcze Finowie mi się desantują, stary. Okej, nie? No niestety, moi drodzy, powiem wam szczerze, no nie dało się. Choćbym się tu zesrał na rzadko, no nie dało się, no. Panie, po prostu się nie da, ni? Po prostu się, panie, nie da. Wyobrażasz sobie pan takie rzeczy? Tym razem zrobimy, moi drodzy, podejście prowschodnie. Czyli olejemy zachód, bunkry dziesiątki na całym zachodzie i tylko wschód. Zaczynam. Tym razem podejdę do tego inaczej. Wystawiam od razu 90 dywizji piechoty, dosłownie, kawalerii i wszystko zmieniam, dosłownie, teraz w piechotę, żeby nawalić manpowera, żeby jak najszybciej zjeść Czechy i Austrię. Może to mi pomoże. Jedziemy. Dobra, przygotowanie jest takie, że ustawiamy 20 i budujemy tutaj bunkry dychy, dosłownie na obronę. To jest jedyne, co będę chciał zrobić, tylko czekam, aż się jeszcze skończy robić West Wall. Właśnie i teraz, moi drodzy, zaczynamy zabawę. To nie? Bunkry dychy. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Jednak ta taktyka, moi drodzy, z bunkrami jest bezsensowna, bo nie dam rady fizycznie, zmarnowałem kupę czasu, tak naprawdę, na budowę tych bunkrów. O wiele lepiej tutaj postawić po prostu bunkry, dajmy na to, czwartego poziomu i tutaj tym bardziej. Nawet piątego, bo one się wtedy szybciej wybudują. Dobra, to będą bunkry piątego poziomu. Tutaj możemy ustawić dosłownie dwójki, bo tutaj mnie nigdy nie przebijali. A na Włochy to samo, nie? Możemy je olać. Chociaż, no tutaj też się dwójki przydadzą, żeby ich po prostu zatrzymać. Dobra, tak to będzie wyglądać. Dobra, New Year fiasko. Nie wiem, czy chłopaki dadzą radę. Dobra, przygotowałem średnią armię, bo średnią na tą Polskę. Ale, no jest to armia wyposażona w siły pancerne, więc tym razem powinno być troszeczkę inaczej i postaramy się ściąć Polskę jak najszybciej, nie? A tu jest ustawiona defensywa, by the way. I teraz ustawiamy, moi drodzy, Sigma Grindset Plan. Właśnie o to chodzi. I ustawiamy to tak. Super. I wszystko jest gotowe obecnie, nie? Tylko trzeba jeszcze szybko zniszczyć Polskę. Jak najszybciej. Tego wymaga nasz obowiązek, bo Sowieci już wchodzą do Polski. Z Litwinami i zresztą tutaj innych tych narodowości. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, czy budowanie bunkrów oddało. Wydaje mi się, że nie. Tak szczerze. Ale przynajmniej alianci mnie nie zaatakowali na żadnej prowincji. Dobra, teraz anulujemy plan. Dobra, okej. Okay. Teraz robimy tak. Dobra, sprawdźmy to. Nie wiem, czy uda mi się Polskę skapitulować. To jest właśnie najdziwniejsze. W sensie powinno mi się bez problemu udać. Widzisz, że już desanty lecą, a tutaj dywizje stoją i fantastycznie. Chyba sobie chłopaki poradzą, tak czuję. Okej. Okay. Oj. Czemu nie wchodzą agresywnie, chłopy? Nie wiem, czy ta gra tak chodzi po prostu z lagowanie, czy co tu się dzieje? O, dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Włosi mnie atakują, fantastycznie. Nie no, kręcimy ładny defens i jest wszystko fantastycznie, więc nie ma co. Ty, ale no już, ja nie wierzę w to, że mi się natarcie zbugowało w Polsce. Aha, bo nie ma ropy. No w sumie tak, trudno, żeby używać sił pancernych bez ropy. Stary. I znowu desant na Gdańsk. Jezus, jak oni to puścili w ogóle? To jest niemożliwe, nie? Jezus. Jedyne, co wyszło dobrze w tej taktyce, to wypalający się alianci praktycznie na całej linii frontu, gdzie my przy entrenchmencie i przy wszystkim mamy tysiaka, dosłownie tysiaka organizacji. Zastanawiam się, czy nie olać po prostu tanków, na razie, na początku, czy nie iść full piechota i nie zmienić doktryny na Niemczech. Żeby nie iść w tom, tylko na przykład iść w superior firepower, na przykład, nie? Soft ataki i tego typu rzeczy i postawić na mocne dywizje piechoty. Zrobimy jeszcze jedno podejście, którym oleję czołgi kompletnie i postawię tylko i wyłącznie na piechotę, bo tutaj widzicie, ta piechota dobrze sobie radzi, nie? Ona naprawdę ma dobry defense kręci, ale o wiele lepsza by była dywizja defensywna, gdyby miała nawet coś takiego, bo miałaby wtedy więcej softa. Poczekaj, pokażę wam to. Artylerii 1600, dajmy na to, no to usunę, powiedzmy, was, nie? Dajmy na to, żeby była artyleria. Tylko do pokazania to jest.
I tym dywizjom powinien troszeczkę atak skoczyć do góry. Zresztą zaraz zobaczymy, nie? Niech się spróbują przeorganizować. To będzie podejście bez bunkrów. Idziemy tylko pod softa. Zrobię praktycznie to samo, idziemy pod dwójkę doktrynę. Reszta mnie nie interesuje. Dobra, poszedłem trochę inaczej. New Year fiasko. Dyplomatyczna konferencja w Londynie. Dobra, white peace, wojny. Dobra, proszę się uspokoić, wy też. Dobra, zobaczymy, co teraz będzie. Dobra, módlmy się. No to nam chyba tylko i wyłącznie pozostało. Modlić się, dosłownie. Dobra, okej. Okay. I panowie, Francja. Dobra, w Polsce nie mam nawet czego szukać, nie? Z tymi armiami. Chociaż może troszeczkę bym spróbował coś podpuszować leciutko. Dobra, w ten sposób może coś przejdzie. Dobra, 26 dywizji się robi jeszcze. Equipmentu mam na minus 3000, ale powinniśmy sobie poradzić. Chyba, zaraz się w sumie przekonamy. Total War, świetnie. Dobra, na Brukselę. Dobra, teraz wy macie mieć taki plan ustawiony. Ty, przebiłem linię Marzynota, lol? Tak zapytania? Jak to? I dobre. Dobra, jakbym teraz trzeba tą Belgię zrównać z ziemią. Poszliśmy w Superior Firepower. Nie wiem, czy to odda ogólnie. Chociaż wątpię szczerze. Dobra, Holandia kapituluje, to chociaż tyle. Ty musisz tu atakować, bracie. Dobra, niech Bruksela upadnie. To by było super. A tutaj w Polsce to jak to wygląda? Belgia kapituluje, czekaj. Widzisz tutaj, nie wiem, czy jest sens grać w ogóle pod battle plan, nie? Tak dalej. Bo ja nie wiem, czy ja będę w stanie wytworzyć w ogóle, wiesz, planning speed i tak dalej. Dobra, leć. Dobra, w Polsce atakujemy troszeczkę. Dorzucimy trzecią armię do Polski. Dobra, próbujemy wejść jak najgłębiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Equipment się nadrobił 20 tysięcy, no to dorobię trochę porciaków. Byle by były. Bo już lecą desanty, nie? Widzisz, patrz. Nie, no ładnie te dywizje mają defensywę. Z większą rozpiętością. Ty, może uda nam się przejść tą Francję. To by był wielki sukces. 36 dywizji. To by był wielki sukces, jakby nam się udało to wypuszować. Ale chyba nam się uda wejść. Chyba nam się uda pokonać Francję. I oczywiście Vichy strzelimy jak najszybciej. Dobra, jak tam w Polsce? Co tam w Polsce słychać? No, powiem tak, jakbyśmy do rzeczek doszli, to byłbym bardzo szczęśliwy. Upadek Warszawy, świetnie. Leci już desant kolejny, 50. A jak tam tutaj to wygląda? Ty, kolego, ty masz bardzo dużą linię frontu i nie chciałbym, żebyś taką miał. Ty masz stać tak, stary, bo inaczej mi polegniesz, nie? O, właśnie. I oczywiście blokujemy tutaj morze, żeby moi nie wysyłali zapasów tędy, tylko tędy. Zobacz, od razu attrition zaraz zniknie, nie? Dobra, fantastycznie. Dobra, Francja będzie git. Dobra, Polska, tyle chciałem osiągnąć. Reszta mnie nie interesuje, super. Tutaj tą jedną dywizję byście mogli pusznąć. Dobra, Westpol zrobiony idealnie. To tam we Francji? We Francji stabilnie. Dobra, jest git. Dywizje portowe, do tego pana. Nie no, trzeba doprowadzić do zrobienia się Francji Vichy. Dobra, badanka oczywiście, dawaj. Super, nie wiem co tutaj, reserve slot. Pozostawiamy tak jak jest i będzie chyba okej. Okay. Bum, bum. Dobra, powinno być okej. Okay. Excavation, dzięki. I czekaj, wrzuć mi teraz to. A nie mam tych budynków jeszcze, okej. Okay. Dobra, z tego co widzę idzie bardzo dobrze, nie? Trzymamy ich na froncie. Tutaj atakują Włosi, którzy powinni zaraz się prawdopodobnie zlagować. Tu są dwie armie i tutaj powiem wam szczerze, wydaje mi się, że na Sowieta wystarczą mi dwie armie w takiej pozycji, żeby tak stały. Więc jedną armię odepnę i po prostu dodzielę im dywizji tutaj. Właśnie w ten sposób, żeby oni mieli więcej tam sił. A oni sobie tutaj powinni poradzić, bo stoją już na rzekach. To trzeba by było przepchać. Jakby się to udało zdobyć, to by było fajnie, bo byśmy mieli kolejną rzekę do obrony. Jeżeli chodzi o porty, no to jest git. Ale ty, Francja jeszcze nie kapituluje, a główna armia modela atakuje już, nie? Zobaczymy zaraz. Okej, okay, teraz bardzo ważna rzecz. Establish Vichy France. Fantastycznie. Usuwamy linię frontu. Tobie też usuwamy linię frontu. I teraz robimy tak, kolego, dosłownie. Tak? Teraz robimy tak. Trzeba czekać, bo oni zaraz Francji Vichy wypowiedzą wojnę. Więc trzeba na to czekać, dosłownie. Okej, okay, Free France has capitulated. Musimy niestety na to poczekać. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu te dywizje tak... Dobra, nieważne. Dobra, już. Fantastycznie. I teraz zrobimy tak. Jedna armia tu. Nie, nie, nie. Ty polecisz dosłownie odtąd. Będziesz puszował Szwajcarów. Razem z nim będziesz puszował Szwajcarów. Dobra, te dwie armie będą atakować. Bum, bum. Twoje 20 dywizji do Włoch idzie. Dobra. A ty po prostu całym swoim planiskiem postarasz się tutaj wejść. Bum. I ty idziesz tu. Dobra, zobaczymy teraz. Zobaczymy, sprawdźmy to. Może coś z tego wyjdzie. Węgry oczywiście zatrzymane, tak jak sądziłem. Super. Tutaj dwie armie zatrzymują, super. Dobra. Dobra, na razie nie wygląda aż tak bardzo patologicznie. Mamy broń, brakuje nam artylerii, co jest oczywiście normalne. Nie mam od kogo pohandlować Wolframem. Tutaj wchodzi 40 dywizji do Hiszpanii, zaraz będzie o wiele więcej i będzie o wiele większy problem. Tutaj udało nam się stłamsić mojego wroga na tyle, że jeszcze jest okej, okay. Więc zrobimy teraz tak. Stopkę, zrobimy stopkę. Zrobimy stopkę i czekajcie, teraz weźmiemy tą armię, po prostu stop i żeby oni tak właśnie stali, tobie usuniemy plan i tobie też usuniemy plan i ty dołączysz do tego pana i będziesz się bronił na tym planie, a ty dołączysz po prostu do Hiszpanii i będziesz leciał w tą stronę, nie? Jeżeli udało mi się ich tak zepchać, to no problem, nie? To jest akurat spoko. Dobra, tak to zrobimy. Bo Hiszpanię trzeba zdobyć, ona jest bardzo ważna, ponieważ, jakby to powiedzieć, Hiszpanię trzeba zrobić, bo ona jest bardzo ważna, bo potrzebuje Wolfram i reszta dywizji ma stać tak jak stoi. Dobra, dobra. Nie, tutaj idziemy na razie spoko, nie? Na razie jest w porządku. I wszystko zatrzymaliśmy, więc jest okej. Okay. Musimy tylko podwerbować więcej dywizji portowych, tak naprawdę. Support equipment usuniemy dywizjom portowym. Świetnie. Wiesz, tutaj cały czas lecą desanty, nie? O, dobrze, że Sowieci ruszyli i widzę, że są beznadziejni. Atlantic Wall, dawaj. I jakby udało nam się Hiszpanię jakoś w miarę szybko pokonać, to by było nawet spoko, ale muszę zrobić jedno. Obniżyć rozpiętość bojową do 10 dywizji portowych, właśnie w ten sposób. I wrzucić tutaj do produkcji, no już sami widzicie ile, nie? 100 dywizji, bo...
Już tłumaczę. Musimy obstawić południową Francję Vichy, bo inaczej będzie patologia. Włochy olewam. Włochy mam w pompie, nie? Dosłownie. Bo trzy dywizje powinny wystarczyć w zupełności. Niech oni sobie tutaj chomikują dywizję, ja nie mam z tym żadnego problemu, nie? Dobra, w Hiszpanii idzie nawet okej. Okay. Nawet idzie okej. Okay. Nie znaczy, że jest okej, okay, tylko po prostu mówię, że idzie nawet okej. Okay. Dobra, przeorganizowanie szybkie. Dywizje na froncie i planisko. Dobra, wchodzisz na port w Oviedo. Nie no, powiem wam tak, na razie z tego co widzę, jest w porządku, bo nie nasrali mi 1000 dywizji i tutaj się zdesantowały wojska hiszpańskie, z tego co widzę. Dobra, będzie okej. Okay. Powinno być okej. Okay. Dobra, 100 dywizji do portu, proszę. Mogę lepsze karabiny robić, tak w sumie, ale nie wiem, czy mi się opłaca. Dobra, proszę. Potrzebujemy zająć Madryt, bo to jest bardzo ważny logistyczny ten hub, nie? Spróbujemy okrążyć Madryt. Odciąć albo przeciąć ich tu na pół. To było spoko. Dobra, tutaj na północy jest fajnie. Dobra, ej, Hiszpania poszła wyjątkowo spoko, nie? Wyjątkowo spoko poszła Hiszpania, więc to jest to. Gdyby tu mi się udało przeciąć, moi drodzy, Włochów, to było super, nie? Gdyby mi się udało Włochów przeciąć od Szwajcarii, ich oddzielić. O Jezus, to było tak fajne. W Hiszpanii idzie wyjątkowo dobrze. Dobra, już widzę, że docierają posiłki mnie. Dobra, 100 dywizji portowych wystawiamy od razu, bo tu nie ma co gadać. Dobra, dołączymy go do tego. Armię już byle jakie daje, nie interesuje mnie to. I zabezpieczasz tutaj kanał La Manche, okej? Okay? I południe musi być zabezpieczone, nie? Właśnie w ten sposób. Dobra, mam nadzieję, że sobie dadzą radę, chłopaki. Ty, wiesz co? Spróbuję odciąć Włochów od Szwajcarii. Dobra, jak tam w Hiszpanii? Nie no, jest na razie, o Boże, 10 dywizji Chińczyków, nie? I znowu ci robią tu desant, ja nie wiem, jak oni tu mogą wejść w ogóle. Nie mam zielonego pojęcia, przecież te dywizje powinny ich trzymać z palcem w pompie, nie? Dobra, udało mi się przeciąć ich na pół, świetnie. Czy teraz będę mógł brać tungsten od nich? Tak, mogę brać tungsten, świetnie, czyli mam niezakluczone, jakby to powiedzieć. Odrobimy artylerię prawdopodobnie. Jest nieduże prawdopodobieństwo, że uda mi się odrobić artylerię. I biorę już dwa razy nową broń tutaj na dole wkładam. Super? Ofensywa jeszcze trwa, nie? Ofensywa jest cały czas prowadzona. Więc może, kto wie, nie? Dobra, jeszcze mam XP-ka na kolejną doktrynkę, dziękuję bardzo. Dobrze to wygląda na razie. Włóczymy samą piechotą, no ale tak widocznie miało być. Dobra, tutaj może nam się uda to okrążyć. Kurde, jakbyśmy to weszli. Ty, dawaj na cywile. Dawaj, Boże, jak on by skapitulował, chłopie, byłoby fantastycznie. Dawaj, Hiszpania. Tak! Dobra, jest! Hiszpania kapitulichen. Tego pragnęłem. Model, oczywiście dostaniesz perki, nie? Bo jesteś koksem. Rommel nie ma piechoty jeszcze, szkoda. Ty masz scavengera i ty możesz taktykę wybrać. Overwhelming fire. Boże, dobra. Git. Dobra, tutaj Sowieci się desantują na południe. Super, że udało mi się to zatrzymać. I teraz trzeba to zmiażdżyć, chłopaki, nie? Dobra, podzieliliśmy ich na pół, świetnie. Dobra, jest, na razie jest git. I oni ruszyli tutaj z wielką ofensywą, ale zobacz. Te dywizje, no, mają dobre staty, będą mieli po 200 ataków, więc git. To by się przydało zająć, ale to są góry. Dobra, trzeba spróbować tak. Trzeba spróbować coś we Włoszech porobić. Mhm. Świetnie. Panowie, jeżeli wam uda się okrążyć dosłownie Szwajcarię, to prawdopodobnie to będzie najlepszy run, jaki będę mógł sobie wyobrazić. Tylko żeby szybko Hiszpanię załatwić. Okej, okay. Git. Błagam, wymęczcie ich tutaj. Świetnie, dobra, stary, jest tutaj jest GG. Dobijmy Gibraltar i będzie już fantastycznie. Dobra, zajmijmy się teraz tutaj. W Polsce jest wszystko okej, okay, na Węgrzech jest nie jest okej, okay, bo mnie puszują nawet. Wypuszowali mnie trochę. Nie, chyba w sumie stoimy tak, jak staliśmy. Tutaj może być git. Kurde, dobra, dobrze jest. Dobra, zaczynamy produkcję fabryk wojskowych w takim układzie. Dobra, Boże, jakbyś tu wszedł, to bym naprawdę cię na rękach nosił, ale w Milanie już stoi 5 brytyjskich dywizji, więc mogę sobie pomarzyć. Kolejny desant, tu, tym razem tu. Dobra, Szczecin się utrzyma. Nie, już niestety tego nie puszczę. O Jezus, 12 dywizji japońskich, stary. Dobra, mam całą wolną armię tak naprawdę, jeżeli chodzi o ofensywę. Mógłbym spróbować tutaj coś pokminić. Na przykład Guderiana ustawić tutaj z tym gościem, a Mansteina i Rommla ustawić tutaj, nie? Zobaczymy. Niech się rozejdą, panowie. Dobra. Ile mam ekwipmentu? Mam 180 artylerii na minus, to jest tyle co nic, bo robimy 50 dziennie, więc oczywiście dowerbowuję kolejne dywizje portu. Niestety, muszę 76 dywizji zrobić. Niech to się uzupełni bez problemu. Dobra, teraz, moi drodzy, próbujemy. Zobaczymy. Na razie lekki puszyk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nic, no to trudno. Dobra, widzę, że tutaj we Włoszech terytoria zostają zajęte, więc spoko. Tu oczywiście trzeba pilnować desantów w Marsylii i tak dalej, bo to już się widzę robi problem. Tutaj to już widzę, Włosi mi wychodzą z północy, więc nie, to chyba tą ofensywę trzeba zatrzymać. Chociaż cholera wie, nie? Wesprzyj. Dobra, wy sobie stójcie. Nie ma problemu. Ile defa? Dobra, może być. I rozpoczniemy produkcję flame tanków. Po prostu. Rozpoczniemy produkcję flame tanków do naszej każdej dywizji. To będzie produkcja flame tanków do każdej dywizji, bo z racji tego, że będę miał fabryki wojskowe, to oni sobie powinni... O Boże, dodałem za dużo. Dobra. Niech będzie tak, jak jest. Rozpoczniemy. 6 dziennie. Dobra, więc restokuj to, żeby było coraz więcej. Tutaj nie ma sensu prowadzić tej ofensywy, szczerze wam powiem. Bo ja tego nie przebiję. Tu trzeba się ustawić na obronę tylko i wyłącznie. Dobra, wszystko wyluzowane, wszystko zabunkrowane z tego, co widzę. Jest fajnie. Wycofałem Guderiana tutaj. A nie, Guderian się sam wycofał, okej. Okay. Dobra, tu trzeba jak najszybciej biec teraz. Jestem idiotą, nie? On już prawie był pod... Jezus, co ja zrobiłem?
stary, to trzeba tak zatrzymać. Dobra, przybiegli na szczęście w miarę szybko, więc jest git. Muszę tylko desantów pilnować. Dobra, tutaj armię to w ogóle atakują mnie cały czas. Ja tutaj chciałem zaatakować, ale oni przynieśli tutaj jednostki z jakiegoś powodu. Bardzo szybkim tempie, nie? No, myślałem, że tutaj Guderian ich zatrzyma, ale z tego co widzę, to się troszeczkę myliłem. Dałem dupy, nie? Tak naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że to utrzymają. Ruszyłbym tutaj z ofensywą, bo tu mam dwie armie gotowe, ale oni wątpię, że sobie chłopaki poradzą. Ale oni mnie cały czas atakują i zbijają od sobie organizację. 23 dywizje na jednej kratce, stary. Próbujemy aktualnie wyrównać tutaj front jakkolwiek. Może się jakimś cudem, wiesz, uda coś powyrównywać. Dlatego atakujemy z wielu pozycji jednocześnie i staramy się tutaj coś zrobić, nie? A czy się uda, to wątpię, ale można mieć marzenia, nie? Zobaczymy, czy dodanie flame tanków będzie game changerem w tej grze, nie? Jezus, ja mam dywizję rozpiętości 22 w ogóle, nawet nie wiedziałem, nie? Dobra, 800 flame'ów. Spoko, poczekamy. Patrzcie, i tak przez półtorej godziny odpycham sobie 70 desant, połowy rosyjskiej armii, ale to nie ma znaczenia, bo oni zaraz przyprowadzą jeszcze 500 kolejnych dywizji, więc to mogę tylko powiedzieć, no. Pozdrawiam, cały świat. Chwała Wielkiej Polski jest wieczna. Dosłownie. No i jeszcze inne podejście zrobimy, moi drodzy. W sensie, nie wiem jakie, coś wymyślę. No ale jest tragedia, nie? Nawet nie mam co planu puszczać. Patrz, niby lecą, ale no stary, to już nie jest tak gra co kiedyś, że można się pobawić. Teraz jak już AI nastakuje dywizji, to ej, chociaż? Ty, stary, panowie, nawet? Czemu nie? Oho, jest jeszcze jedna szansa, moi drodzy, że spróbujemy numeru porciarskiego, nie? Dosłownie, spróbujemy zrobić im porcisko. Patrzcie, ciekawi mnie, czy będą przysyłać tutaj więcej jednostek, nie? Ogólnie. Bo tak na froncie to wygląda, że nawet jesteśmy w stanie się utrzymać, na każdym froncie. Ciekawi mnie, czy oni po prostu będą tutaj przysyłali nieskończenie wielką ilość, że tak powiem, dywizji. To było spoko. Patrz, Amerykanie, Ruscy, chłopie, jeżeli uda mi się wybić cały świat, dosłownie, w jednej prowincji, no to już będzie, jakby ci to powiedzieć, to już będzie hit, nie? Ty, stary, to może być, powiem ci szczerze, i tak jak sobie na przykład dzieciaki grają w tego Minecrafta, nie? To może być taka farma tych pająków, jak sobie robią. Te farmy pająków. Że wiesz, po prostu robisz sobie jakiegoś spawna i zobacz. Widzisz, tak na przykład. Widzisz, patrz. Fajnie, nie? Boże, ja się tak trudziłem, robiłem tysiące taktyk, a wystarczyło stanąć tutaj? I zobacz. Chłopie, tu co chwilę ktoś przypływa. Czy ja mogę sobie auto-menadżera ustawić, który będzie trzymał kontrol i klikał prawy przycisk myszy tutaj? Ej, wybuduję tu port, żeby AI się mogło na niego zdesantować i po prostu. O Jezus, ile oni dywizji tu napieprzy, chłopie, w sekundę, nie? I po prostu ustawię tutaj też wojsko, nie? Na przykład wezmę tutaj dwie dywizje, stary, cofnę i będę jechał na dwa baty, czyli tu jeden port, tu drugi, jeden drugi, jeden drugi, jeden drugi. I w taki sposób mi się wydaje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wygram Ragnarok, nie? Uwaga, chyba w moją pułapkę wpadną zaraz. Jakby poszli tutaj, dobra? Uwaga, uwaga, uwaga. Bejtujemy ich na wejście, głębsze, żeby weszli do tego portu na północ. No błagam, no. No błagam, idźcie tam. Tak, złapali to. Boże, uwaga, dobra, teraz tak. Nie, no nie gadaj. Stary, zrobiłem farmę jak w Minecrafcie. Pa, normalnie, gościu. Boże, jestem nad człowiekiem, nie? Mi powinni postawić pomnik koło papieża. Naprawdę. Dla człowieka, który psychicznie wytrzymał z grami paradoksu i się nie załamał, nie? Boże. Patrzcie na to, moi drodzy. Perpetuum mobile. Raz, dwa, dwa, trzy. Bum, bum, bum. Wiesz, patrz. Bum. Stary, teraz jedziemy z nimi na trzy porty, nie? Normalnie. Ciekawe, ile oni będą tutaj przysyłać, moi drodzy, jednostki. Raz, dwa, trzy. Ciekawi mnie, ile czasu po prostu im zajmie. Ile zajmie mi czasu wybicia wszystkich jednostek z mapy. Co nie? Tak ogólnie. Zaraz się w sumie przekonam, nie? Widzicie, jak fajnie? I tak sobie właśnie ciśniemy. Pyk, 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 pyk. I tak sobie siedzimy. Moi drodzy, liczyłem straty i około 8 milionów dodatkowych wybiłem piechoty. No już 9. Na całym świecie, nie? I to się nie kończy. To się nie kończy. Boże, zobaczcie, po ile tu jest dywizji. Jezus. Naprawdę duża ilość, nie? I teraz straty? 33. Witam, update sytuacji, 44 rok, 56 milionów strat. Aktualnie sobie stoję i jest fajnie. Produkuję sobie samoloty. Jest subcio, dosłownie. I moi przeciwnicy już mają mało manpowera, dlatego ja pomyślę o czymś takim, żeby zrobić bum, łup, pup. Dobra, moi drodzy, poddaję się, nie? Nie mam na to ani ochoty, ani psychiki. Poddaję się po prostu. Już mi się nie chce, nie? Mi się wydaje, że 44 rok i 59 milionów strat na świecie, jak sam uzyskujesz, czy to jest dobry wynik, nie? Tak naprawdę. Dobra, plan tym razem jest inny, używam też innych dywizji i poszedłem trochę w co innego, zaraz wam pokażę. Wyzwoliłem Słowenię, wyzwoliłem Austrię, żeby się nie zajmować południem, tutaj ustawiłem dywizję DEF, one mają tylko stać. Tutaj ustawiłem dywizję z nowym template'em, który mam nadzieję pomoże mi tutaj przełamać wroga i wygrać. Na Polaków oczywiście puszczam plan, template'ik, 20, nie? Tak jak zawsze. I teraz, moi drodzy, musimy się starać po prostu zająć jak najwięcej terenów. I z tego co widzę, template działa, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu teraz. Mhm, bo to by się przyda... Patrz, puszczałem chłopie im linię
linii Marzinota, nie? No nie powiesz mi, że to nie jest fantastyczna wiadomość. Tak naprawdę. Dobra, świetnie. Ty, teraz to jakoś idzie nawet. Poczekajcie. A co tam w Polsce słychać? Dobra, w Polsce stara bita jak zawsze. Dobra, i teraz idzie o wiele lepiej z tego, co widzę. Dobra, ustawimy tylko i wyłącznie linię obronną tutaj, nie? Właśnie, na to. A nasze dywizje cały czas będą atakować i staramy się jak najszybciej wejść po prostu do Francji. To jest nasz główny cel. Holandia zaraz skapituluje, więc to jest easy peasy. Coraz więcej naszych dywizji wchodzi. Fantastycznie. No pokonanie Francji już nie jest na razie problemem. Tutaj sobie wjeżdżamy przez Belgię. Świetnie. Polska też powinna być easy. Dopchnijmy ją tylko do momentu utworzenia jakiegoś stałego frontu, coś w tym stylu. Te dywizje powinny oddać. Powinny, to nie znaczy, że oddadzą. Dobra, podmieniamy oczywiście pociągi, bo to jest kluczowe i oczywiście wrzucam tutaj resztę fabryk. Chyba sobie chłopaki poradzą, nie? Niech będzie to. Dobra, wyłączam oczywiście podróżowanie morskie, żeby logistyka ogarnęła. No i zobacz, teraz już mniej attrition, zobacz. Od razu poszło inaczej. Dziwi mnie, że on nie łamie ich tutaj na południu, nie? A mógłby to zrobić w sekundę. Wiesz, patrz. Upadek Warszawy. Nawet Warszawę zajęliśmy. Dosyć szybko, ty. Dobrze działają te wojska. Dobrze działają te wojska. Warszawa została zajęta. Jeszcze Sowietów nie ma w Polsce, więc się można cieszyć. Okej. Okay. We Francji jest dużo Turków. Wszystkich jest w ogóle dużo. Dobra, łamiemy co nasze na razie. Jeszcze Lendlisik. No, to dużo wsparcia, rzeczywiście. Paryżyk jest mój. Super. Mhm. W Polsce chcę dojść po prostu... O Boże, kochany, zobacz. Znowu to samo, nie? W Polsce chcę dojść do jakichś terenów defensywnych. Dobra, to już się zatrzymamy i spróbujemy tak powoli, jakby, wiecie, atakować, nie? Tak wyważenie, że tak powiem. Poszczególne tylko prowincje, żeby z rzeki trzymać. To wszystko. Mhm. I tutaj trzeba teraz wziąć tych panów i odepchać Gdańsk. A jak tam Francja? Nie no, Francja to widzę jest okej. Okay. Dobra, może to będzie duży błąd, ale spróbuję ich przeorganizować, tych panów. Niech sobie wezmą tutaj supply huba. Świetnie. Dobra, jest git. I teraz, panowie, lecimy znowu. Bum. Teraz. Organizacja jest, dywizje są, jest fantastycznie. Tu powinienem ich bez problemu zatrzymywać, nie mając w ogóle doświadczenia w powietrzu, nie? Dobra, panowie wracają na front. Oni chyba sobie nie powinni poradzić. Chyba. Tutaj spróbujemy dopchać, bo jest rzeka. Bum. No to raczej sobie easy. O Jezus, dobra. Ich wypalę, fantastycznie. I teraz dążymy do upadku Francji. To po Breście będzie upadek Francji. 100%. Ja już od razu wezmę, zrobię tak. Wezmę jedną dywizję stąd, odłączę. Jedna armia leci tutaj. Tu zostają tylko dwie armie, bo one sobie w 100% tutaj poradzą. Widzisz? Triumf we Francji. Jak najszybciej tutaj. Establish Vichy France. Świetnie. Dobra, puszować dalej, panowie, tak jak puszujecie. Mhm. Dobra, Francja się ten. Ty, chłopie, idziesz tu. Dobra, a wy macie to dopuszować, nie? Resztę. Chyba nie zdążę tutaj. Chociaż zdążyłem, nie? Dobra, udało mi się wejść tutaj. Fantastycznie. Tu już jest wojsko pod Włochami. Dlaczego oni tutaj sobie nie radzą tak dobrze? Mhm. Ty, może nawet będę w stanie zmiażdżyć Szwajcarię, chociaż cholera to wie. Hiszpanów by się przydało teraz dojechać. Dobra, fantastycznie. Ty usuniesz linię frontu i ustawisz nam tak właściwie. Dobra, ty już blokujesz Włochy. Dobra, dywizje już dotarły prawie na pozycję. Dobra, ruszamy. W Polsce dwie armie wystarczyły w 100%, żeby ich zablokować. I teraz chyba ja przez to, że byłem taki wolny, nie będę w stanie zdobyć Hiszpanii. Tak naprawdę. No oni mieli tutaj ustać, nie? Po prostu. To miały być dywizje defowe, które ich zatrzymają, ale widzę, że chyba nie za bardzo coś. Zresztą zaraz zobaczymy. O, tutaj to już w ogóle hit, nie? Dobra, przechodzimy przez Hiszpanię. Tutaj pełne 5 armii właśnie będzie wjeżdżało w Hiszpana. Chyba sobie poradzą, chłopaki. Nawet Meksyk tutaj przybił. Jezus Maria, nie? Dobra. Ale idzie o wiele szybciej tymi dywizjami, o wiele lepiej. Nie chcę atakować Włochów, bo na razie ich nie potrzebuję. Sprzętu mam ogrom, więc podwerbuję sobie dywizje portowe, bo na razie wojsk nie potrzebuję. Próbowałbym odciąć, moi drodzy, w ogóle tych Włochy od Szwajcarii, ale nie wiem, czy się uda. Wątpię, nie? Nawet nam chyba nam to wyjdzie, zaraz zobaczymy. Wziąłbym tu jakiegoś gościa, jakiegokolwiek, nie wiem. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy ciekawego. O, widzisz? Już widzisz, co się wydarzyło ciekawego. Może to za bzdura po prostu, nie? Gdzie tu leci zaopatrzenia? Czekaj, wyłącz to i wyłącz to, chłopie. Jak oni są, nie są połączeni? Tutaj każdy dzień zwłoki kosztuje mnie przegraną kampanię praktycznie, nie? Więc zobaczymy. Ten wchodzi gdzieś głęboko do Szwajcarii, w ogóle ja nawet nie wiedziałem, co tu się dzieje, stary. Dobra. Dobra, Hiszpania siada wyjątkowo szybko, nie? Nie spodziewałem się aż tak szybko. Tak naprawdę. Jest! Boże, Szwajcarzy zostali odcięci, nie? Dobra, więc teraz, panowie, wy musicie tylko i wyłącznie stać. I to jest wszystko, nie? Tylko i wyłącznie stójcie, stary. I zaraz te armie z Hiszpanii tam przylecą. Muszę porty dowerbowywać. Bardzo mocno, bo inaczej będzie źle, nie? Hiszpanię wyczyściłem. Patrzcie. Teraz doczyścić Hiszpanię, dorekrutować więcej dywizji portowych, wysłać tutaj wszystkie armie i niech się rozbijają na nich dosłownie. Moja armia. Dobić Szwajcarię, ustawić tutaj po prostu blokadę, nie? Troszkę podpuszujemy Włochów i ustawimy blokadę na nich, bo tutaj nie ma co się bić z nimi. Nie ma co wchodzić w ogóle głęboko we Włochy. Może w tym kontekście. Lepiej ustawić normalnie tylko i wyłącznie blokadę i będzie git. Dobra, Hiszpania zostaje zmiażdżona, jak możecie zauważyć. Chłopie, sieczka taka, że... No zobacz na to, chłopie. 34 dywizje piechoty, chłopie, angielskiej samej, nie? I nasz Wehrmacht coś takiego miażdży bez problemu, stary, no. Wiesz, patrz. Bum, 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 hej. I już. Wiesz, pa, super. I teraz bierzemy te armie, po prostu, tylko i wyłącznie na Szwajcarię i to będzie bombardieren machen, jakkolwiek się to nie nazywa, nie? Musimy ich stłamsić. Nie możemy im pozwolić, wiesz, przesyłać jednostek. A tutaj mnie cały czas atakują, ale oni tutaj nic nie wskurają, nie? Tak
kompletnie, więc oni sobie mogą mnie pojęczać. Dobra, moi drodzy. I to jest dosłownie, te armie mają, już nawet nie chodzi o wygranie czy przegranie. One mają tylko i wyłącznie stłamsić mojego przeciwnika, nie? Dosłownie. W sensie, one mają go tłamsić na każdej kratce. Wszędzie, w każdym miejscu. One mają mu po prostu przypomnieć, że no to jest koniec, nie? Jesteśmy rozstawieni porciarzami, jak najwięcej tego możemy. 33 tysiące sprzętu. Dlaczego dorekrutowuję więcej porciarzy? Ponieważ porciarze są tutaj najważniejsi obecnie. 60 dywizji porciarzy i teraz zbieram equipment na nowe dywizje, na nowe armie, nie? Patrz, zmiażdżyłem ich, chłopie! Zmiażdżyłem Szwajcarię z pleców, nie? Ustawię sobie tutaj jedną armię 24 dywizji, oni tu będą permanentnie stali i garnizony i cześć, chłopie. Jezus, jest fantastycznie obecnie, nie? Patrz, miażdżymy już Szwajcarów, do zera, nie? Tylko widzisz Austrię, muszę wycofać wojsko z Austrii. Zapomniałem, że ja tam nie wezwałem jej do wojny, więc to będzie fantastyczne, nie? Miażdżyć ich do zera już. I może będę mógł teraz ruszyć tutaj. Tu mnie przepchali, nie? Masą. No, trudno. Dziwi mnie to, że moje dywizje tego nie wytrzymują w ogóle. Tak mocno, nie? Że ich nie utrzymujemy tutaj, ale no cóż, trudno. Dobra, jest po Szwajcarii, moi drodzy. Szwajcaria mówi, papa, jest. Pokonani, moi drodzy. Musiałem tutaj też podesłać wojska, nie? Szwajcarzy pokonani, nareszcie. Dobra, tutaj czekam na przyjście mojej armii. Dobra, i miażdżymy teraz, nie? Miażdżymy, męczymy, zepchać ich wszystkich do portu. Mam sprzęt, mam artylerię, chłopie, mam antyery. Mogę wyrobować więcej dywizji. 60 dywizji piechoty, dobra. I tu ich męczymy już 24/7 w tym porcie. Mnie już nie interesuje, czy to jest 5 organizacji, czy 5 tysięcy. Mamy ich wymęczyć, nie? Dobra, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Niech ich już zrobią. Tutaj. Jezus, po 50 tysiącach lat nareszcie udało mi się przełamać oblężenie Marsylii. Nareszcie udaje mi się coś tutaj dokonać w ogóle, czegokolwiek. Proszę, miażdżcie ich w tym Toulon i wszędzie, bo ich trzeba naprawdę stąd wypchnąć. Błagam was, przyjaciele, bracia i siostry. Świetnie, dobra, dobij to już. Atakujcie już 24/7. Dobra, moi drodzy, rozpoczynamy operacje ofensywne na tym froncie. No, tępy push, dosłownie, w parę dziesiąt dywizji. Nie wiem, no, to jest nie do po prostu... Źle chyba podchodzę do tego jakoś taktycznie, bo jeżeli ja ich już złamę i się rozpędzę, no to ja już mam wystarczająco wojska, żeby ich pokonać. Ale wątpię, że to się wydarzy, bo oni tutaj stoją w ciągle okopani po 20 dywizji na kratkę. A tak to jestem naprawdę perfekcyjnie teraz zabezpieczony, nie? Oni mi nic kompletnie nie mogą zrobić, stary. Jestem twierdzą. No nie puszczę ich. Musiałbym autentycznie siedzieć do lat 50. i robić czołgi albo samoloty, nie? I to dosłownie. No doszedłem do takiego impasu, że ja się mogę tylko bronić. Tak naprawdę. Tylko mogę iść do defensywy. To nie. Ruszyć nie ruszę. Mogę się tylko i wyłącznie bronić. Dobra, poddaję się. Naprawdę poddaję się, bo ja tylko mogę stać i patrzeć, jak oni mnie atakują i się wypalają na mojej granicy, nie? To już jest w sumie koniec. Tu widzisz, zdesantowali mi się Japończycy, ale już niedługo się już nie będą desantować, bo moje dywizje ich raczej już za niedługo zniszczą, tak naprawdę.